tej sesji imiennie i jawnie, z uwagi na właśnie to, co wcześniej powiedziałem, techniczne przyczyny głosowania. Witam wszystkich zaproszonych i przybyłych gości na dzisiejszą sesję. Witam panią Annę Leżańską, wicestarostę Powiatu. Pana Mieczysława Bąka, radnego powiatu Swarzyskiego. Pana Romana Białka, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Swarzyskiego. Pana Piotra Kwiatowskiego, zastępcę komendanta Powiatowego Policji Swarzyskiego. Pana wójta Mariusza Balachnię, wójta Gminy. Panią sekretarz Barbarę Stacherę. Pana radcę prawnego Sławomira Lubosza. Pana Annę Kowalię, obsługa rady. Pana Grzegorza Jędrzejczyka, dyrektora Szkoły Podstawowej w Miżynie. Pana Sylwestra Korzyńskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej w Łoczkowie. Pana Mirosława Kowczarka, dyrektora Szkoły Podstawowej w Wodowążku. Pana Henryka Żak, dyrektora Szkoły Podstawowej w Sobninie. Panią Monikę Kąską, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miżynie. Panią Annę Jarosz-Urbaniak, dyrektora SPZOS w Miżynie. Panią Katarzynę Smarek, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Miżynie. Panią Martę Oza, skarbnika Gminy Miżyń. Panią Jennę Kołę, przewodniczącą Gminy Rady, Gminnej Rady Seniorów. Pana Wiesława Pesa, wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Seniorów. Pana Jacekiego Wita, dyrektora Naczelnego Informatora Samorządu Gminy. Pana redaktora Dyrektora Skarżyskiego. Witam byłych przewodniczących poprzedniej kadencji zaproszonej na dzień dzisiejszy na tę sesję, czyli pana Tadeusza Ujaka, Jerzego Rańca, pana Mirożańskiego. Witam wszystkich sołtysów, radnych zaproszonych gości. Na ogólny stan rady 15 na sesji obecnej jest 15 radnych, w związku z czym stwierdzam kworum i informuję, że uchwały podejmowane na dzisiejszej sesji są prawomocne. Pozwólcie państwo, że sobie usiądę. Przyjęcie protokołu z obrad 4 sesji rady. Punkt 3. Informacje wójta o pracy między sesjami oraz informacje o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Punkt 4. Wystąpienie zaproszonych gości. Punkt 5. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa przestępczości ławy i porządku publicznego na terenie gminy za 2018 rok. Podpunkt A. Wystąpienie komendanta powiatowego Policji Skarżysko-Komiennej. Podpunkt B. Wystąpienie wójta gminy po funkcję stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych. Podpunkt D. Dyskusja. Podpunkt E. Przyjęcie informacji. Punkt 7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy bliżej 2018 roku. Podpunkt A. Wystąpienie dyrektora powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysko-Komiennej. Podpunkt B. Wystąpienie wójta gminy. Podpunkt C. Stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych. Podpunkt D. Dyskusja. Podpunkt E. Przyjęcie informacji. Punkt 8. Sprawozdanie z wysokości średniej wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stanowiskach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Bliżej za rok 2018. Punkt 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2035. Punkt 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Punkt 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Punkt 12.
rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 2019 roku. Punkt 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie wykazu konferenc zorganizowanych na terenie gminy Bliżej oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2019. Punkt 14. Rozpatrzenie podjęcia uchwał w sprawie uchwalenia programu opieki nad zabytkami dla gminy Bliżej na lata 2019-2020. Punkt 15. Rozpatrzenie podjęcia uchwał w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnych gminy. Punkt 16. Rozpatrzenie podjęcia uchwał w sprawie zmian w statutach sołeckich. Punkt 17. Rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia Lecha Jędrzej Kiewicza Bliżej. Punkt 18. Rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Bliżej. Punkt 19. Rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bliżej oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Bliżej. Punkt 20. Rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla których organy prowadzące jest gmina Bliżej. Punkt 21. Rozpatrzenie podjęcia uchwały zmieniające uchwałę nr 4/22/2019 Rady Gminy Bliżej z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem programowych posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Punkt 22. Rozpatrzenie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr 4/21/2019 Rady Gminy Bliżej z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Punkt 23. Rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości biedy dla radnych Rady Gminy Bliżej. Punkt 24. Rozpatrzenie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr 6/36/2015 Rady Gminy Bliżej z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania biedy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Bliżej. Punkt 25. Rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Bliżej oraz Komisji Stalnej na 2019 rok. Punkt 26. Informacje, komunikaty, oświadczenia. Punkt 27. Zamknięcie obrad sesji. Czy są uwagi na wnioski do czytania porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad przyjęciem porządku obrad sesji. Przypominam, że głosujemy imiennie przez podniesienie ręki. Imiennie. Czytam porządku obrad. Radosław. Za. Cukowska Dorota. Za. Nowowski Józef. Grzegorz Gregiel Wiesław. Puszczyńska Monika. Za. Jurek Krzysztof. Za. Przeprowski Jacek jestem za. Masztale Szymon. Za. Młodawski Sławomir. Jestem za. Polczyk Krzysztof. Za. Smuczyńska Aneta. Jestem za. Superna Benowa. Świeczna Mieszka. Kuba Grzegorz. Za. Zadna Marzyta. Za. Porządek obrad został przegłosowany 15 wspólnymi głosami radnych. W związku z niezgłoszeniem uwag do protokołu z obrad czwartej sesji Rady Gminy Bliżej, która odbyła się 31 stycznia 2019 roku, wnoszę o jego przyjęcie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad czwartej sesji Rady, która odbyła się 31 stycznia 2019 roku? Przystępujemy do głosowania.
Dąbrowski Józef. Za. Wiesław Węgiel. Za. Ruszczyńska Monika. Za. Jurek Krzysztof. Za. Szepkowski Jacek. Za. Mastala Szymon. Za. Modarski Sławomir. Jestem za. Ołczyk Krzysztof. Za. Sąjczyńska Monika. Jestem za. Super Nadwenowata. Świercz Agnieszka. Za. Grupa Grzegorz. Za. Małgorzata Z. Jestem za. Na 15 radnych 15 głosów za. Protokół nad 4 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2019 roku został przyjęty. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 3. Proszę pana Marusza Balachy, wójta gminy, o przedstawienie informacji o swojej pracy między sesjami oraz o organizacji obrad na ostatniej sesji. Panowie radni, szanowni państwo, na dzisiejszej sesji przedstawiam sprawozdanie z mojej działalności w okresie pomiędzy sesjami. To jest od 1 lutego do 14 marca 2019 roku. Wówczas zawsze był uważany na jeden z następujących sprawami. Przewodniczący budżetu gminy. Od ostatniej sesji podjęto 3 zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 celem zabezpieczenia środków na zakładu wartkowania za 2017 rok, otwarty dotyczący wodociągu i kanalizacji, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej, poszczególnie analizie faktur i zaklasyfikowaniu do poszczególnych paragrafów klasyfikacji w ramach przydzielonych środków na ten cel. Przesunięcie między paragrafami środków na zapłatę i opłatę dla Wód Polskich za pobór wód podziemnych. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej do Gorzku dokonano przesunięcia między paragrafami na wypłatę do tego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli. Zwiększono środki w związku z Wojewódzkiem Tchórzewskiego z przeznaczeniem na dodatek energetyczny dla obiektów wrażliwych, kwota 56,76 zł oraz na kartę dużej rodziny 46 zł. Zwiększono między paragrafami środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób objętych zasiłki rodzinne, kwota 39 983 zł. Dokonano przeniesienie środków na remont samochodu SP-nowego do Wążek, kwota 1000 zł oraz wykonanie stroju budowych dla zespołu Sokutka 5 tysięcy zł. Na wnioski dyrektorów szkół do Wążka na szkoły przykładnie dokonano zmian w celach finansowych jednostek celem ujęcia w budżecie na doświadczenie nauczycieli 0,8% na wynagrodzenia zgodnie z ustawą karty nauczyciela. Sprawy dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych. Zlecono opracowanie projektu na budowę wodociągu w miejscowości Płaszczyk Piechotne. Zlecono opracowanie modelu projektowego pod budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Wodnik ulica Podleśna. Zlecono opracowanie modelu projektowych na budowę oświetlenia drogowego w bliżym zakresie Drożdżów. Również opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Bliżym Zakaszczuszki w rejonie Biedronki. Zlecono opracowanie modelu projektowych na budowę wodociągu w miejscowości Wójtynów czy tak zwanej kolejce. Zlecono budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Mielnica Zachowyczna w kierunku Drożdżowa. Kontynuacja. Zlecono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielnicy w rejonie ulicy Źródlanej i ulicy Skrajnej na zakresie kanałów ulicy Źródlanej w Giżynie w zakresie posiadanych środków. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Sobówka. Zlecono budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Mroczków. Zlecono odbudowę oświetlenia drogowego do miejscowości Łyszów w zakresie posiadanych środków. Sprawy dotyczące oświaty. Szkoła Podstawowa w Wodogorzku została zakwalifikowana do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Program ten w 80% finansuje dla finalności prawniczych, książek będących podręcznikami do biblioteki szkolnej. Zatwierdzono aneksy do arkuszu realizacyjnych szkół podstawowych w Giżynie, w Mroczkowie i Wodogorzku. Sprawa spowodowana jest zasadzeniem doradztwa zawodowego w pierwszym półroczu. Drugi punkt. Trwają prace nad zaproszeniami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2019-2020. Zarządzenia wójta gminy. Wydano następne zarządzenia. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 3 zarządzenia. W sprawie ustalenia celów i zadań dążeń gminy i jednostek organizacyjnych gminy. W sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko sekretarza gminy Giżyn. W sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych, w sprawie procedury określającej postępowanie z kluczami i zabezpieczeniem pomieszczeń Urzędu Gminy Wiżyn, w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Wiżyn, w sprawie przyjęcia gminy więcej zabytków gminy Wiżyn, w sprawie przyjęcia gminy po planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu lokalizacji sytuacji kryzysowych na terenie gminy Wiżyn, w sprawie zmiany w zasadach produkcji rentowości w Urzędzie Gminy Wiżyn,
sprawie wyboru sołtysów i rad sołtyckich na terenie gminy Wiżyn, w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych ogniszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w sprawie wypłaszczenia pracowników urzędu gminy Wiżyn do przeprowadzenia czynności związanych z rozporządzeniem aktów pełnomocnych stosowania. I handlowe prace wójta, punkt ze sesjami, 2 lutego udział w zebraniu sprawozdawczym w OSTW, 5 lutego udział w posiedzeniu sprawozdawczym w Związku Miast Gminy w Województwie Świętokrzyskiego, 9 lutego udział w zebraniu sprawozdawczym w OSTW Nożków, 10 lutego uczestnictwo w uczestnościach patriotycznych w rocznicach wystrzelania przez Niemców Patriotów Polskich na Morze, 13 lutego udział w posiedzeniu Narządu Związku Miast Gminy w Województwie Świętokrzyskiego, 16 lutego udział w zebraniach sprawozdawczych OSB Nowki i Solin. 22 lutego Rada Roczna podsumowująca rok 2018 w Komisji Prawej Państwa Województwa Podmurzanej w Sekretarii Spokojnej. 23 lutego udział w zebraniach sprawozdawczych OSB Nowy Radomorze. 28 lutego posiedzenie Narządu Związku Miast Gminy Województwa Świętokrzyskiego. 28 spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach dotyczące wdrażania programów społecznych. 4 marca spotkanie ze starostą i ze starostą powiatu skarżyckiego dotyczące uzgodnienia procedury przyjęcia na gminie działek Skarbu Państwa w Sołtykowie. 6 marca udział się w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Gminy Województwa Świętokrzyskiego. 7 marca udział w uczestnictwie postaci Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej. 9 marca posiedzenie Zarządu Gminnego OSP w Wiżynie. 11 marca udział w negocjacjach zarządu PTE Dystrybucja Autem Lublin z Zarządu Związku Miast Gminy Województwa Świętokrzyskiego dotyczących opłat dzierżawy za infrastrukturę oświetlenia ulic. 12 marca walne zgromadzenie członków lokalnej grupy działania w Wiżynie w Mądrzewicach. 13 marca narada z dyrektorami szkół, spotkanie w Wiżynie z PWO dotyczące odnawialnych źródeł energii i programu Czyste Powietrze. Teraz udział w spotkaniu w Gminie Środków Kultury dotyczącym profilaktyki korupcyjno-forowych. Informacja o relacji uchwał podjętych przez Radę Gminy. Na sesji gminy 31 stycznia podjęto 7 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 uchwała została zrealizowana, wprowadzone zostały zmiany w planach finansowych. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie finansowej gminy na 2019-35 w związku ze zmianami w dochodach i wydatkach budżetowych nie wyrażę było podjęcie zmiany uchwały. Uchwała została zrealizowana. W sprawie udzielenia pomocy finansowej kwota 5000 zł została przekazana na konto stosowego organizacji zadania dowożenia osób niepełnosprawnych na zajęcie terapeutyczne w kwartalnym ośrodku domu samopomocy. W sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na podstawie podjęcia uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązać będą one od 1 kwietnia bieżącego roku. 3 uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego o kursie w szkole i domu na lata 2019-2023. Podwyższenie progu dochodowego uprawniającego do przyznania odpłatnej pomocy w zakresie wyżywienia osób objętych wieloletnim rządowym programem o kursie w szkole i domu na lata 2019-2023 oraz określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie wyżywienia dla osób objętych wieloletnim programem rządowym o kursie w szkole i domu na lata 2019-2023. Uchwały zostały przekazane do realizacji. Przyjęty program zadań pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, dzieciom i uczniom, którzy wychodzą w rodzinach, wychodzą w rodzinach, znajdujących się w trudnej sytuacji. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Proszę o zaproszenie gości, chciałbym zabrać głos. Może, jeżeli Państwo pozwolicie, ja w tym punkcie, ponieważ w dniu dzisiejszym jeszcze oprócz przebiegu sesji mamy podniosłą chwilę z uwagi na to, że jest to ostatnia sesja robocza. Pani sekretarz, zapraszam już jako wolnego słuchacza, jak to się mówi, na nasze spotkania. Chcieliśmy tutaj podziękować za kilkoletnią pracę na rzecz gminy. Pozwolimy sobie jako radni przygotować. W ramach podziękowania pozwolę sobie odczytać podziękowanie dla pani Barbary Stachy za wszystkie dni, które przeżyliśmy w ciągu 10-letniej współpracy. Dziękujemy za te piękne lata poświęcenia, oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę na rzecz gminy Wiżyn. W
ciągu tych wszystkich lat była Pani dla nas najlepszym przyjacielem, na którym zawsze można polegać, który zawsze służy pomocą, wsparciem, wiedzą i doświadczeniem. Dla Pani, niezależnie od tego, co działo się dookoła, zawsze najważniejsza była podstawowa zasada – uczciwość. Wraz z podziękowaniami za owocną współpracę życzę dalszych sukcesów i pomyślności w realizacji zamierzeń i planów w życiu prywatnym. Przewodniczący Rady, Rady Gminy Bliszy. I pozwolę sobie razem z wiceprzewodniczącym na Pani ręce złożyć, ale jeszcze za sekundkę Pan Wiceprzewodniczący również będzie odczyta podziękowania. Tylko poprosimy jeszcze oprócz tego przewodniczących Rady, których pozwolimy sobie zaprosić, a z którą Pani również współpracowała, przekazuję mikrofon. Podziękowanie dla Pani Barbary Stachery. Z okazji zakończenia pracy zawodowej i przejścia na emeryturę składamy Pani słowa uznania i podziękowania za lata bardzo sumiennej i rzetelnie wykonywanej pracy w Urzędzie Gminy Bliszy. Pani zaangażowanie i staranne wykonywanie obowiązków służbowych przyczyniły się w znaczny sposób do zapewnienia właściwego wizerunku Urzędu Gminy Bliszy. Uczestniczyła Pani w kształtowaniu modelu pracy urzędnika administracji publicznej. Stanowiła Pani wzór osobowy i źródło wiedzy oraz doświadczenia dla młodszego pokolenia pracowników. Życzymy Pani satysfakcji z wykonywanej pracy, poczucia dumy i radości oraz wdzięczności wszystkich tych, z którymi Pani współpracowała i którym przez wiele lat służyła Pani swoją wiedzą i doświadczeniem. Składamy również w tym nowym okresie życia najlepsze życzenia zdrowia, optymizmu, realizowania własnej pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności. Podpisali Radni Gminy Bliżej 6 kadencji, Przewodniczący Pan Jacek Szewkowski oraz Przewodniczący poprzednich kadencji, Pan Tadeusz Ujak w latach 2014-2018, Pan Jerzy Rams w latach 2010-2014 oraz Pani Anna Leżańska w latach 2006-2010. Za tą służbę, za tyle lat, dzięki której bardzo się Pani przyczyniła do rozwoju naszej gminy Bliżej, za to, że pomagała Pani radnym kilku kadencji, Panu Wójtowi. Pani praca jest nieoceniona, ale dziękujemy przede wszystkim za to dobre słowo, za te piękne oczy, za uśmiech i za życzliwość, jaką Pani nas zawsze wszystkich obdarowywała. Bo nawet wtedy, kiedy nie byliśmy jeszcze radnymi, mówię w imieniu kolegów, którzy po raz pierwszy zostali powołani na taką funkcję, to będąc w urzędzie jako zwykli petenci, zawsze mogliśmy liczyć na Pani dobre słowo i pomoc. Bardzo z tego miejsca dziękujemy. Może tak mówiła oficjalny komisarz sekretarz, tylko od nasza matka urzędu, bo także żeby się nazywali przez te wszystkie lata. Boję się, proszę Państwa, że się rozpłaczę, bo jestem bardzo związana emocjonalnie z Panią Basią. Kochana Basiu, dziękuję Ci za wszystkie lata, za Twoje wsparcie. Mało jest takich ludzi, na których tak można polegać, jak na Tobie. Zawsze można było na Tobie polegać, zawsze można do Ciebie było przyjść. Przyjęłaś nas zawsze z otwartymi rękami. Za to Ci bardzo dziękujemy wszyscy, w imieniu swoim przede wszystkim, ale i zarządu powiatu. I wszystkich ludzi, których znam, dziękuję Ci. I że mam nadzieję, że te nasze drogi się nie rozejdą, że będziemy nadal się spotykać, że nadal będziesz o nas pamiętać, będziesz do nas przyjeżdżać, że ja też będę mogła czasami zajechać do Ciebie, jak to do tej pory, że zawsze nas przyjmiesz z otwartymi rękami. Basiu, wszystkiego najlepszego. Zaczynasz nowy etap życia. Niech Ci się bardzo wiecie. Bądź szczęśliwa i nie zapominaj o nas. Wszystkiego dobrego. Tak, trudno się rzeczywiście, ale rzekł. Raz, dziękuję za ponad 5 lat współpracy z Tobą, która mnie wiele nauczyła, prowadziła w pracę zarządu i po prostu poznałem wskazówki, jak dalej mam postępować w samorządzie. Tu mam symboliczne 5 groszy na każdy rok współpracy. No a przede wszystkim chcę wyróżnić, że właśnie dzięki Tobie jest ten nowy statut gminy, który pomogłaś mi wspólnie opracować. Dziękuję.
Wiodącej. Miałem zaszczyt przez 8 lat współpracować z panią sekretarz, z tym, ostatnie 4 lata jako przewodnicząca Rady Gminy Bieżyn. Serdeczne słowa uznania i podziękowania właśnie dla ciebie od radnych kadencji 2014-2018. Ode mnie osobiście za wszystko, za wszelką pomoc, cenne uwagi, wspaniałą współpracę, życzliwość, kompetencje i zawsze na ciebie mogliśmy liczyć i zawsze nam po tej pomocy nie odmówiłaś. Byłaś na bieżąco, byłaś po prostu życzliwa i bardzo sympatyczna, miła i taką się po prostu pamiętamy. Ja po prostu przygotowałem się do wystąpienia jutro, jeżeli pozwolisz. Dlatego dzisiaj nie będę się tu dłużej rozwodził. Wszystkiego najlepszego i serdecznie dzięki. Proszę. Możemy tylko podziękować. Pani była, jest i będzie pani.
Pani taką osobą zawsze, bo Pani zawsze taką była. I proszę się nie zmieniać. I Pani się nigdy nie zmieni. Dziękuję serdecznie. Życie człowieka dorosłego zaczyna się dopiero na lekturze, a więc życzymy tutaj nas wszystkich, aby ten czas był bardzo długi, zdrowy, książki szeroki. I jako emeryt, jako stypendysta, ZUS-u, człowiek, który realizuje własne marzenia i pragnienia, dziękuję. Wszystko jeszcze ja i moi pracownicy, chociaż na
naprawdę będziemy się żegnać jutro i w poniedziałek. No, szybki dzień, że Basia powiedziała, że już szukaj sobie sekretarza, bo czuję, że jest ten moment, że trzeba już odpocząć. No ale udało mi się ten moment gdzieś o powrotu odlec. No ale teraz były wybory, no to chyba się powiedziałem, że już dłużej nie rady, szukajmy. No także powiem tak, że te 10 lat i 8 miesięcy tak mniej więcej twoja praca tutaj trwała. Służba, koleżeństwo. My też się nadruszę. No, dziękuję Ci za wszystko. Na pewno dużo wniosek do gminy, urzędu. No, wszyscy ludzie się na pewno bardzo dobrze wspominać. I wiem, że będziemy się często spotykać, czy są podkowie, czy w Błotnicy, czy już bliżej, na pewno nas to dużo odwiedzać. I cieszę się, że tutaj dzisiaj swoje życie. Jako sekretarza wcześniej, teraz jako wójt i sekretarz. Naprawdę miło było współpracować. Proszę Państwa, tak jak Pan Wójt powiedział, 10 lat, ponad 10 lat przepracowaliśmy razem. Droga, jaka mnie wiodła tutaj do Bliżyna, była drogą prostą, ale muszę powiedzieć, że i drogą szczęśliwą, bo te 10 lat dla mnie to jest niezmiernie miły okres i również budujący i w dalszym ciągu kształtujący, czy kształcący również moją osobowość. Spotkałam tutaj wiele życzliwych ludzi na swojej tej drodze w tym długim okresie czasu. Wiecie Państwo, powiedziałam, że będę mówiła krótko, chciałoby się strasznie dużo powiedzieć, bo nie będzie już pewnie takiej innej okazji, aby wszystkim Państwu podziękować. Pogratulować, że oblicze gminy tak bardzo się zmieniło, bo to jest zasługa wszystkich Państwa, władz samorządowych, urzędników również, o których nie często się dobrze przecież mówi, ale naprawdę wszyscy dokładaliśmy wiele należytej staranności. I co bym jeszcze na koniec powiedziała? Chciałabym po kolei złożyć jak najserdeczniejsze podziękowania dla Pana Wójta i naszych współpracowników. Dla wszystkich Państwa przewodniczących i radnych wszystkich kadencji. Dla Państwa sołtysów również wszystkich kadencji, bo niektórzy od dawna byli, ale niektórzy się przecież zmieniali. Również dla strażaków, dla Rady Seniorów Gminnej, którą ostatnio udało nam się powołać i mam nadzieję, że będzie świetnie działała. Dla zespołów ludowych. No, nie jestem w stanie być może wymienić, proszę Państwa, wszystkich. Również dla księży, jacy w tej parafii pracowali. Myślę, że opatrzność nade mną czuwała, że po krótkim okresie pobytu na wcześniejszej emeryturze to Pan Wójt nam mówił, żeby tutaj pracować. I będę zawsze za to Panu Bogu dziękowała. Dziękuję Państwu. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, kto z Państwa zaprosił gości, chciałby jeszcze zabrać głos?
ja w imieniu Rady Seniorów chciałam się zwrócić do Państwa Rady, do Pana Przewodniczącego o spotkanie z Państwem naszych seniorów, z Państwem Rady. Dlaczego? Dlatego, że media ciągle nagłaśniają, co to dla seniorów się robi, a u nas to tak trochę, no wiadomo, że wiele spodziewać się nie możemy, prawda? Bo wiemy, jaką gminą jest nasza gmina. Ale byłoby to bardzo miłe takie spotkanie informujące, co można oczekiwać, jakiej współpracy. Nawet niekiedy gdzie się zwrócić do kogo z pomocą. Także bardzo prosiła, jeżeli byście taki termin Państwo wybrali, takie spokojne spotkanie z Państwem. I chciałabym jeszcze podpytać Panie Wójcie, czy coś słychać w sprawie projektów dla seniorów, bo wszyscy pytają, nie wiem co odpowiedzieć. Jeżeli Państwo znajdziecie czas, bardzo proszę. I z góry dziękuję za współpracę, szczególnie właśnie Pani Sekretarz. Nie spodziewałam się, że dzisiaj przyjdzie ją pożegnać. Było to bardzo miłe, dziękujemy bardzo. I jeżeli Pan ma tylko taką możliwość, to zapraszamy do dalszej współpracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę Panią. Panu Przewodniczącemu za udzielenie głosu. Chodzi mi o taką sprawę powiększenia komunikacji dla gminy Bliżyn. Czy już gmina coś w tym kierunku zrobiła, czy zamierza coś dalej zrobić, bo mieszkańcy pytają, jak to będzie wyglądać w naszej gminie, ponieważ w mediach jest przedstawiane dość mocne rozwiązania różnego rodzaju, nawet finansowe. A następna sprawa, to chodzi mi o diety. Diety, myślę, że powinniśmy wprowadzić wzorem kościelnego, gminy kościelne, ponieważ diety dla członków Rady Soleckiej powinny być wprowadzone. Dlaczego? A dlatego, że sołtysowi lepiej będzie współpracować z Radą Solecką, ponieważ wynagrodzenie może być małe, ale jednak ono będzie i na pewno współpraca będzie lepsza. Dziękuję. Dziękuję również. Proszę bardzo, proszę. Trzeba było po prostu przeprowadzić jakieś tam, żeby prowadzić na miejscu.
Trzecia to jest kwestia miejsca integracji na Kościach. Jak wiemy, z naszego okręgu mamy wybrane, zrobione są dwa projekty Dobrzeg i Koście. Na chwilę obecną chciałbym Państwu przekazać takie informacje odnośnie Kopci, gdzie miejsce integracji kupiliśmy po prostu działkę. Znaleźliśmy taką działkę sprzedaną z Funduszu Sołeckich, udało się kupić brakującą część położyła gmina. Wraz z mieszkańcami przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy na przystosowanie działki do tego celu. Zbudowaliśmy z mieszkańcami boisko do piłki nożnej i siatkowej. Dzięki Funduszom Sołeckim w kolejnych latach zakupiliśmy siatkę, traktorek, koszarkę. Ułatwia nam to pracę przy boisku, a jednocześnie poprawia wizerunek wsi. Projekt miejsca integracji wraz z pracą zarządnego oddziału jest troszeczkę przeinwestowany. My byśmy po prostu chcieli, jeżeli doszło do skutku budowa, byśmy zrezygnowali z boiska i z budowy ataki, który jest w tym projekcie około 2000 zł. Także ograniczyłoby to koszty i znacznie zmniejszyło. Liczba mieszkańców na Kocie, jak Państwu powiem, to jest 130 osób, z czego 30 dzieci, które mieszka na Kociach, a w okresie letnim, gdzie przyjeżdżają działkowcy, mieszkańcy, którzy po prostu przyjeżdżają rekreacyjnie na Kocie, to jest około 40, a nawet czasami ponad 40 dzieci. Czyli 1/4 mieszkańców wsi to dzieci. Piekielny szlak prowadzi przez Kopcie na Świnią Górę. Graniczy również z tą działką, która została zakupiona. W tym roku wystąpią mieszkańcy o nowe 3 pozwolenia na budowę w Kopciach, także wieś się po prostu rozwija. Chciałbym powiedzieć, że ostatnia inwestycja na Kociarzaka prowadzona jest w Sinatowu montaż lamp. Także no, chciałbym prosić tej Rady, jeżeli jest taka możliwość, to po prostu o to, żeby ten projekt został zrealizowany u nas na Kociach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Sekretarz, wszystkiego dobrego. Czy ktoś z Państwa jeszcze zaproszonego chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do następnego punktu. Proszę Radę o składanie interpelacji zapytań. Informuję, że jest obowiązek składania interpelacji zapytań na piśmie. Ja proszę Państwa chciałem złożyć interpelację na ręce wójta bezpośrednio dotyczącą chodnika przebudowy chodnika przy drodze krajowej 42 łączącego miejscowości Barszów z Pytami. Na ulicy Staszica graniczące z drogą krajową nr 42.
Taką interpelację już składałem. Też kontaktowałem się bezpośrednio z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w 2017 roku w tej sprawie, no ale niestety moje działania nie zostały pozytywnie rozpatrzone, więc proszę tutaj gminę i przez pana wójta o skonsultowanie tej sprawy z powiatem może i wystąpienie wspólnie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękuję. Woli uzupełnienie jeszcze tej interpelacji zostawiam, bo do tej interpelacji również włączają się radni pan Szymon, a mnie i ten obywatel. Bo to jest akurat przygodę. Kto z państwa? Proszę bardzo. Ja chciałam prosić o interpelacji o zakupieniu szafek do szkoły podstawowej w Wierzynie dla dzieci klas od 4 do 8, dla książki przybory szkolne, które pozwoliłyby obciążyć już tak bardzo ciężkie plecaki dzieci, no i co spowoduje na pewno pozwoli zadbać o taką postawę. Dziękuję. Dziękuję. Bo była zawarta ugoda przed samorządowym kolegium odwołaczem. Dostali mieszkańcy 1% zniżki, ale ci, którzy będą płacili co roku za wykup działek wieczystych, do końca marca jest to termin roczny. Natomiast są osoby, które chcą kupić jednorazowo te działki wieczyste i czekają po prostu na odpowiednią uchwałę Rady Gminy. Bo w myśl ustawy należymy się zwrot chyba obligatoryjnie od 60 do 90% przy wykupie takich działek. I po prostu czekają na stosowną uchwałę mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze? Ja mam sobie pytanie do pana wójta. W związku z programem Czyste Powietrze w miejscowości Sobótka powstaje instalacja gazowa dla mieszkańców i czy w związku z tą inwestycją istnieje możliwość dofinansowania dla tych mieszkańców nie tylko odnośnie zakupów piecy czy wymiany tych piecy na gazowe, tylko czy w związku z instalacją, która jest po prostu zasilana z głównej nitki do tych domostw. Czy istnieje takie dofinansowanie? Czy mogą mieszkańcy wystąpić, czy indywidualnie, czy jako wspólnota? Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny. Panie przewodniczący, panowie się w imieniu mieszkańców ulicy Świętokrzyskiej zgłaszam rozszerzenie przepustu wzdłuż drogi powiatowej bliżej Mówiszów. To jest krzyżówka z ulicą Zgodą 12, a jest ten przepust zanurzony totalnie. Woda nie wpływa na posesję numer 12 i przelewa się po prostu asfaltem. To jest niebezpieczne w przypadku dużych opadów też. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze raz? Proszę bardzo. Ja również chciałam złożyć podobną interpelację dotyczącą właśnie zalegającego piasku przy chodniku w miejscowości Orobąże. Ten piasek blokuje przepływy umieszczone właśnie pod chodnikiem, które odprowadzają wodę z jezdni do rowów. Konsekwencją tej sytuacji są blokady przepływów, kałuże na drodze, co stwarza zagrożenie dla pieszych korzystających z chodnika. W związku z powyższym zwracamy się tutaj z prośbą właśnie o usunięcie tego zalegającego piasku. Do interpelacji załączamy fotografie obrazujące właśnie omawiany problem. Druga interpelacja dotyczy miejscowości Kopcie. Dotyczy naprawy drogi. Wspominał o drodze właśnie tutaj w swoim wystąpieniu pan Soty z miejscowości Kopcie. W interpelacji tutaj zwracamy uwagę na odcinek łączący drogę powiatową od Orobąże Samsonów właśnie z miejscowością Kopcie, bo tam z nawierzchni pojawiły się dosyć duże dziury, które stwarzają zagrożenie dla użytkowników korzystających z tej drogi, a tym samym grożą uszkodzeniem pojazdów. I w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o naprawienie tych uszkodzeń. Do interpelacji również załączamy fotografie obrazujące omawiany problem. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę. W imieniu mieszkańców miejscowości Ocenów chciałbym złożyć deklarację, właściwie wniosek do pana burmistrza o spowodowanie umieszczenia znaku drogowego pionowego, to jest to znak P18, który uniemożliwiłby przejazd przez te miejscowości samochodów ciężarowych o ciężkich samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie zapowiedzi przewyższającej określony tonaż. Wiem, że w okolicy Kiedbiżna takie znaki są ustawione, jest to mniej więcej około 8 ton. Myślę, że taki znak byłby właściwy i uniemożliwi dalszą degradację dróg właśnie w miejscowości Centrum Dolnych, Centrum Górnych, Centrum Borek. Najgorszy fragment drogi jest to około 30-metrowy fragment drogi między Centrum Górnym a Centrum Borek. Droga ta wygląda jak puzzle, ona się te małe elementy asfaltu po prostu wychodzą i za miesiąc dwa zostaniemy pozbawieni możliwości wyjazdu do naszych posesji. Chciałbym tylko jeszcze nadmienić, że nie jest to droga ślepa, tak jak w miejscowości, znaczy z przejazdu, jak to jest w miejscowości Cegów Dolny, ponieważ droga przez Cegów Bolek prowadzi do miejscowości Ustawów i dalej powinna się podnieść w Koneckim. Dalej do Klaski, Gniowa i jest to skrót do przejazdu do drogi rolnej prowadzącej do Kielc. Jest to skrót drogi, który korzystają samochody ciężarowe jeżdżące drzewo z lasu. Są to betoniarki, które wożą beton. Po prostu kierowcy korzystają ze skrótu i w ten sposób jeżdżą na tę drogę. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie wójcie, zaproszeni goście. Ja również chciałam się tutaj zwrócić do pana wójta z interpelacją i jednocześnie z taką prośbą. Chodzi o drogę w Bugaju, w miejscowości Bugaj pod Lasem. Jest to droga numer 30/90/48. My tutaj toczymy cały czas rozmowy na ten temat, ponieważ sprawa jest o tyle skomplikowana, że służy mieszkańcom naszej gminy ta droga. Jednak jak się okazało, nawet nie wiedzieliśmy o tym z panem wójtem, teren tej drogi znajduje się nie tylko na terenie nadleśnictwa Skarżysko, ale również należy, jest to teren należący do Skarżyska Komunnej. Jest to droga, która na pewno miała bardzo dużo punktów w projekcie, jeżeli zostałaby złożona. Bardzo dużo mieszkańców przy tej drodze mieszka. Jest to droga łącząca praktycznie Bugaj, Pastwiska tak zwane, z drogą krajową numer 42. I jednak w tym momencie mieszkańcy mają bardzo utrudniony dojazd. Jest tam wręcz niebezpiecznie. Zagraża bezpieczeństwo dzieci, mieszkańców. Są miejsca, bardzo duże odcinki, to nie są pojedyncze dziury, gdzie nie ma nawet jak ominąć dziury, ponieważ obok jest następna. Bardzo proszę o nadanie mnie w sprawie. Ja tutaj cały czas będę pomagać i będziemy za tym jeździć, dlatego że przede wszystkim musimy uregulować stan prawny tej drogi, a mieszkańcy każdego dnia w tym momencie, kiedy już ustępuje zima, dzwonią po 2-3 razy nawet w tej sprawie do mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze ktoś zapytał? To nie widzę. Czy pan Wójt odniesie się do interpelacji? Postaram się odpowiedzieć po kolei, najpierw z sołtysą, ale najpierw takie ogólne zdanie odnośnie dróg, bo tu przewijało się w kilku punktach sołtysa, skopci i karmienie drogę wążka, to też bardzo siedzę. Otóż tak, remonty czosnkowe, bo to co mówimy, to będzie realizowane w tej chwili w ramach poziomowych latach cząstkowych, uzupełnienia tych asfaltów osobno i osobno w drogach uczniowych. Jesteśmy już chyba na etapie, Wójtka będą zbywały ofertę na te remonty cząstkowe. Gdy spłyną, podpisano z wykonawcą i myślę, że w miesiącu kwietniu te remonty się zaczną. Tak czy inaczej, to jeszcze jest chyba najwcześniejszy moment, jeszcze, żeby się dokonywać. Mamy jeszcze kilka kalendarzową zimę, także na pewno jesteśmy już. To znaczy, zawsze były te nasze tereny, sobótka, kamionka, no to na końcu,
żeby to było w miarę długo, chciałbym tylko dodać, żeby to nie było takiego długiego czasu. Także w tym temacie, jeśli chodzi o kardiolog, to to będzie w miesiącu kwietniu. I teraz tak, tu miałem na kołek w imieniu Rady Seniorów, ten temat już był wcześniej omawiany. Jak wiecie, był złożony wniosek, który najpierw został odrzucony na nasze odwołanie. Koniec końców trafiła sprawa do sądu administracyjnego. Nie mamy jeszcze wyroku, natomiast mamy informację ustną, że ten wyrok nie będzie chyba korzystny dla nas. Z tego co wiemy, marszałek czy służby marszałkowskie bardzo szeroko odpowiedziały na nasz pozew pisemnie. Nie było sprawy w sensie takim osobistym, gdzie odbyło się napisanie. Czekamy w tej chwili na opis tego wyroku. Tak naprawdę jeszcze to nie znamy, wiemy tylko ustnie, że uznaniemy to. I wtedy się zastanowimy, czy dalej procedować procedurę wyborczą, czy no to będzie już ostatnio po prostu nikt nie przeskracał prawny nasz. Pani sołtys Milanowska pytała o dwie sprawy. Komunikację publiczną, tak. No to wszyscy telewizje oglądamy, chociaż nie wszystkie programy różnie to mówią. Na razie były tylko deklaracje na konferencjach prasowych, że pieniądze będą dla powiatów i dla gmin na przywrócenie komunikacji publicznej w terenach wiejskich. Na razie żadnych szczegółów na ten temat nie ma. Poza informacjami medialnymi nie było żadnego spotkania roboczego z gminami, z powiatami i wojewodą, bo to będzie podejrzewa wojewoda, to naprawdę ten program. Na razie mamy takie same informacje, jak tutaj Państwo na sali. Co do diet dla Rady Sołeckiej, poda Pani przykład Ministerstwo Kościelnych, który jest tych Sołec bodajże 7 albo 9. U nas jest 24 razy 3, to można sobie to policzyć. Na razie takiego wniosku podejrzewam, jest to pierwszy wniosek z tego typu w sprawie odnośnika sołeckich. Sołtysi pewnie wiedzą, jak to wygląda na ich podwórku. Na każdej wsi wygląda to inaczej. Sąsiedzka Rada Sołecka rzeczywiście z sołtysem pracuje, współpracuje i razem dużo rzeczy robią. Natomiast są też miejsca, nie wymieniam żadnych, że sołtys został sam na pracowników, bo tak też jest. I ewentualnie z radnym próbują ten wózek ciągnąć. Także ten temat na pewno pod radę słyszą, pod dyskusję poddamy na komisjach. Prawne możliwości istnieją tego, żeby takie diety wprowadzić. Tutaj jeszcze są te strony Bartolomiejowi odpowiem. Odnośnie drogi, to tu podtrzymuję ten temat, który mówimy odnośnie napraw, bo to na razie będziemy do naprawa tych dróg. Co do kanalizacji do szałasu, to powiem szczerze, że jest to do, na razie w tej kadencji podejrzewam nieutonalne, w ogóle, żeby się nawet za to brać w sensie projektowym. Po pierwsze, nie mam pewności, czy udało się w ogóle w szałasie przeprowadzić procedurę przetargową, bo wiem, że był unieważniony pierwszy przetarg jeszcze w zeszłym roku i nie wiem, czy to są do sprawy. Natomiast my w tej chwili, jak wiecie, kończymy, właściwie są skończone projekty dla trzech miejscowości Cigosków, Gliwów, Łyżów. Są jeszcze fragmenty, które w tym roku zaczniemy w bliżynie, aby pospinać te elementy, które tam jeszcze brakowało. I do roku 20 właściwie możemy zapomnieć o nowych projektach. Wszyscy teraz czekamy, będą już pierwsze spotkania odnośnie perspektywy finansowej na lata 21, chyba 26. Nie wiemy, jakie będzie podejście, co Polska negocjuje, jeśli chodzi o kanalizację. My to, co do nas jakby należało, czy dokumentacji, nie będziemy przygotowani, aby kolejne miejscowości przyłączać. Gdyby było takie dofinansowanie jak w tej chwili, ale nie byłoby tych wymogów ostrych co do ilości mieszkańców na kilometr, to na pewno po 2022 roku, bo nie tak, to nie wcześniej, będą wdrażane do tego programu, byśmy się chcieli z tym tematem zmierzyć. No, ale nie będziemy do następnych projektów, gdy mamy już trzy wsie i kawałki jeszcze bliższe, które są niespoczęte.
Także tu w tym momencie musimy występować, jeśli chodzi o projektowanie i no, czekać na dobre informacje do Brukseli, rząd, który ma wynegocjować jak najlepsze warunki do odnośnie tej nowej perspektywy finansowej. Odnośnie jeszcze tego tematu kanalizacji do Szała Sól, macie tutaj na przykład w czterech miejscowości bliższym przejście Buchła, gdzie pewnego momentu podjęto decyzję, że przełączamy się do innego miasta, do Skarżyska i teraz mieszkańcy sami to wrócili 30 lat temu, a teraz no, płaczą i płacą, bo ceny są tam trzykrotnie wyższe. Takie rozwiązanie powoduje to, że dajemy pełną władzę nad siecią, nie mamy wpływu na cenę. Także to jest takie może ładnie to brzmi, bo może szybciej, ale konsekwencje na dłuższą metę niekoniecznie są dla mieszkańców korzystne. I teraz odnośnie interpelacji rada. Jeszcze pracowa wśród Skopcia. Na pewno są też dobrze w niej i mieszkańcy mam nadzieję też, że naprawdę jestem tam sekcją za tym pracę zabaw. Dużo żeśmy razem tu sobie trudu włożyli, aby kupić w ogóle tą działkę, bo za to nie było takie łatwe. Jest tam ładny projekt, tak to sobie z nazwą na bogato, czy może i nasze troszkę, ale rzeczywiście jest to bogaty projekt na 500 tysięcy. I do tej pory, jak wiecie, wszystkie klasy zabaw w gminie i altany były robione przy udziale dofinansowania. Najniższe dofinansowanie, jakie było, to było z prowóz 2%, chyba 60%. Wszystkie inne szły po 85%, a te dwa ostatnie, Buga i Drożdżów właściwie było bez naszego udziału finansowego, no tam 50 tysięcy lat nie było. Ja jestem w dalszym ciągu za budową tych miejsc, gdzie jeszcze ich nie ma. Jeszcze w następnej miejscowości, gdy nie rozpoczął się powinien jak radny szukać działki, żeby w przyszłości coś wykonać. I to jest temat na tą kadencję, żeby krok po kroku to dokarżać, tylko że też musimy zwrócić uwagę, czy jest nas stać na włożenie 300 czy 400 tysięcy na raz przy udziale na tę chwilę nie ma możliwości pozyskania dużo pieniędzy na tego typu zadania. To jest 200 tysięcy można ograniczyć. Są takie opcje, żeby zrobić częściowo ten plac zabaw. Z tym tematem będziemy się mierzyć, jak będziemy wiedzieli, na czym stoimy w sensie finansowym. Natomiast jeszcze jest szansa w tym roku, że w PROW-ie będzie coś jak remanent i będą już powoli są robione wśród samorządów takie rozznanie, jakimi projektami dysponujemy. Ale to jeszcze nie wiadomo, na co będą te oszczędności. Na siebie dużo oszczędności nie wykonują środki przeznaczone. Ja tu będę pilnował tego tematu. Gdyby było dofinansowanie na poziomie wysokim, na pewno byśmy się z tymi pracami zobaczyli jak najszybciej spróbować zbudować. Ale to jest na razie bardzo niepewne. I odnośnie teraz interpretacji radnych. Ja w Szybkowskiej odnośnie chodnika, paczków piętych, no to ten temat już się ciągnie z 8 lat, no, co najmniej. Na początku była przeszkoda właśnie do przeskoczenia, czyli teren zamknięty kolejowy. Kilka lat temu dyrekcja wyregulowała te tereny, przejęła je na linię dyrekcji. Wiem, że już były próby geodezyjne, pomiarów tych i nawet chyba projektów wykonawczych, jeśli chodzi o ten odcinek między Paczkowem a Sołtykowem. Tam jest chyba ponad kilometr w tej chwili. Ale może cały. 270 km. Tak. 270 km. Na pewno spróbujemy się wybrać do dyrekcji w tej sprawie. Jeśli będzie dobra wola. Tylko tak, tutaj demo i wydatą nie mam szkodzić pozwolenia na budowę, czy na. Wiemy, że dyrekcja ma jakieś już materiały przygotowane temu, że tutaj wspólnymi siłami jeszcze z powiatem się może wybierzemy do dyrekcji, bo tu jest sporo takich tematów na dzisiejszej interpelacji, między innymi poprzez się na pierwszej przyjęcie Staszica, bo to z tej drogi powiatowej i krajowej na pewno z drugim pismem się być może tego nie załatwi, jak się nie pójdzie osobiście i porozmawiają na innym, to efekt pisma może być taki jak kilka lat temu, chociaż teraz nawet naszych mieszkańców, nie tylko naszych, jeśli obniżymy przejście niżej, i tak będziemy ruszyć prosto, nie schodząc niżej do chodnika.
Panie Rubinie, że rzeczywiście kierowcy mogą się odejść, tak właśnie powinni, że jeśli wjeżdżają w podporządkowane, zresztą się na przykład na przejście, żeby się maszyn do ruchu, to nie jest raczej chyba karana. Teraz tak, Krzysztof Wielek odnośnie placu zabaw, to nie tylko dotyczy Bliżyna, właściwie wszystkich placów na terenie gminy, zwłaszcza tych technologii drewnianej, natura powoduje to, że dużo rzeczy są sukcesywnie wymieniane. W Bliżynie już miejscowy wykonawca miał to obejrzeć i wycenić, bo w przypadku było na się ogólnie, jeszcze nie było formalnego zlecenia, ale już mieliśmy o tym myśleć, żeby zacząć to naprawiać. Szkodnik Wodzika, ubezpieczenie dla ubezpieczenia odmówił o wypłaty odszkodowania, natomiast zaczęliśmy je porządkować przy pomocy osób, które są, mają, są skazane, mają pracę społeczną, żeby wykonywać jeden dzień już taki, że zaczęto to robić i będzie to przywracane. To samo Duszowi chyba dzisiaj mamy tam przy boisku, gdzie wiśki te zdrowy, tych miejscach ich jest więcej. Wiśki zdrowy i Diokie, także... I w Brześciu też. Także będziemy się stali teraz, jeszcze nie ruszymy wegetacja i trawa, to trzeba to wszystko wykonać i trawa już będzie się zakorzeni i będzie dla góry. Dorota Kutowska, szafki w szkole podstawowej w Wierzynie, jest to rzecz, którą już w sumie w pewnym momencie było nie to, żeby sami, ale na pewno trzeba to zrobić, bo szkoła w Warszawie ma. Podrobocie ma, będzie miała w projekcie. Tutaj jakiś student w tym momencie, bo to była inna ekipa projektowa, to się nie znalazło. Takie szafki tutaj ze środków własnych. Dyrektor już tutaj robi rozeznanie co do ceny. Myślę, że przy okazji tych wszystkich elementów po remontach i jak się wyjaśni sprawa, czym dysponujemy, na pewno takie środki redukcyjne, to powinno się w około 20 kilku tysiąca zmieścić i z tego mogę czwarte są kasy dla wszystkich dzieci, takie szafy zabezpieczone. Także to mamy na uwadze i jest to potrzebne. Panie Lesu Pewna, odnośnie użytkowania wieczystego, muszę pewnie powiedzieć, sprostować. W tej chwili gmina robiła aktualizację jakby wartości tych nieruchomości i od tego są naliczane opłaty za użytkowanie wieczyste. Było to podniesione około złotówka, to się mniej więcej do 20 złotych wyszli tych opłat rocznych. Natomiast zostaliśmy, zaskarżam te wszystkie nasze wyceny i wiozą dory przy regionie, przy samorządem odwoławczym. Obniżyliśmy tą podwyżkę o 20%. Wszyscy mieszkańcy zaakceptowali tą godę i to się już stało, te opłaty obniżone. Natomiast sprawa związana z użytkowaniem wieczystym, ustawa daje możliwość, aby jednorazowo wykupić te prawa do tych przydzielonych gruntów do każdego mieszkania, bo to związane z powierzchnią mieszkania i z momentem, kiedy były wykupowane te mieszkania, od tego jest naliczona kwota. Te kwoty rocznych opłat, czynszów, jak to zwałkach zwał, wynoszą od 20 zł do 90 mniej więcej. To są takie opłaty roczne. Gdyby nie zastosować tych ulg, to przez 20 lat mieszkańcy by te opłaty wnosili do budżetu gminy. Jeśli zastosujemy zniżkę, ustawa nam nie nakazuje, ani nie podaje terminu, do kiedy to może robić, daje to taką możliwość. Ja tu zadzwonię na najbliższą komisję, przedstawię, jakie to są dochody roczne, jakie możemy ewentualnie w próbie podnieść to do tych ulg, jeśli będą chętni żyć na jednorazowy wykup. To myślę, że wielkie bogactwa to gminy przyniesie, a mieszkańcom da pewne jakąś ulgę na przyszłość. Jeśli ktoś by zainteresowany, to może skorzystać, zapłaci 20 lat, czy 20 lat, zapłaci raz 400 czy 500 złotych i będzie własność już na jego wydział własność.
Każdy przed najbliższą sesją ten temat postaram się finansowo radę przedstawić. Szymon Mastalerz pytał odnośnie dofinansowania do instalacji gazowych. Akurat jesteśmy tutaj dzięki Małgosi z spotkaniu w Ołowie. Było takie spotkanie dla mieszkańców, gdzie był dodatkowane czyste powietrze i możliwości fotowoltaiki. W Sobótce wiem, że już te trasy być może w tym roku będą robione. I teraz trzeba zgrać w czasie wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, bo można sfinansować wszystkie koszty związane z przyłączem gazowym, czyli opłatę przyłączeniową 2200. Wszystkie prace związane z budową przyłącza do domu, jeśli będzie to więcej jak 15 metrów. Wszystkie instalacje wewnętrzne. Zakup pieca, tylko tu jest warunek jeden konieczny i tego się w żaden sposób nie wszystko. Czy osoby, które chcą uzyskać takie finansowanie, muszą trwale usunąć piec węglowy na paliwa stałe czy na drewno, odciąć, wyzłomować i dopiero wtedy można ubiegać się o dofinansowanie zakupu pieca. Bo to jest pierwszy, najważniejszy punkt. Jeśli się zbuduje piec, można złożyć wniosek i odbyć daty. Trzeba zbierać rachunki, bo wszystkie koszty z tym związane, łącznie z grzewaniem, kaloryferami, są kosztami kwalifikowanymi. Można będzie je w zależności od dochodów na członka rodziny, bo to jest tak liczone 30-90% dofinansowania. Maksymalny to jest duży, wysoki, bo 53 tysiące można pozyskać z tego programu. Program będzie jeszcze przez 10 lat wdrażany. I teoretycznie każdy, kto chce mieć pies i wdrukać tę organizację, będzie mógł uzyskać tego typu dofinansowania. To teraz się zmienia, to jest bardzo ważna rzecz, że jeśli ktoś, inaczej, jeśli nie będzie do końca czerwca tej sieci gazowej wykonywanej, lepiej nie robić żadnych zakupów, w sensie rur, pieców czy innych rzeczy, bo od 1 lipca będą kosztami kwalifikowanymi tylko te zakupy dokonane po dniu złożenia wniosku. Czyli 1 lipca wniosek i od tej pory mamy kilka lat na to, żeby dokonać kompleksowej termomodernizacji. Jeśli ktoś zacznie i zadeklaruje, że skończy za 3 lata, to może w tym czas wszystko, co zamierza, uzyskiwać finansowanie. Do tej pory jeszcze obowiązuje sytuacja, jak ktoś robi teraz zmianę pieca, na przykład nie wiem, teraz jest gotowy i może kupić, albo już kupił, to może złożyć wniosek 12 miesięcy wstecz. Wszystkie wydatki z tym związane zaliczą mu do odzyskania, do refundacji. Jest też możliwość, że ktoś, kto już nie stać, chce kupić drogi piec, bo tam jest maksymalnie 15 tysięcy na zakup pieca gazowego, to jeśli uzyska od sprzedawcy dłuższy okres płatności, powiedzmy miesiąc, to ta część, która przypada na fundusz, będzie przez fundusz uregulowana faktura. Także to jest też korzystne, że nie trzeba od razu wydawać pełnej kwoty wydatków. Jeśli ktoś dostanie finansowanie 50%, no to połowę mu zapłaci fundusz, za tym jest. Bo to jest najdroższy kocioł. Przepraszam, nazwa kocioł. Piecy to są haflowe. Będą szkoleni w najbliższych tygodniach, mamy szkolenia w całym województwie, w powiatach, dla pracowników urzędu gmin. My kilka osób na te szkolenia wydelegujemy. Chociaż już w tej chwili ci, co byli się dowiadywali, tam pewną pomoc na pewno pracownicy udzielają. Natomiast będą szkolenia profesorów dla pracowników, aby pomóc, bo wniosek musi być złożony elektronicznie do Wojewódzkiego Funduszu plus papierowo z podpisem musi być złożony. To jest o tyle ta wersja techniczna potrzebna, że ona podpowiada, wylicza i nie da się tego popełnić błędu, bo inaczej się nie zakończy edycji i nie wyśle się wniosku do funduszu. Dopiero jak się wszystko pisze, wyedytuje, można wydrukować i podpisać. I od tego czasu mamy do 3 lat, aby dokonać tych naszych planów organizacyjnych. Tylko tak mówię, odcięcie trwałe, zrezygnowanie pieca. To jest wariant. Także jeśli będzie budowa w tym roku w Sobótce, na pewno tutaj mieszkańcom pomożemy na zebraniu się temat, no mówimy na jak do tego się zadać, żeby jak najwięcej uzyskać dofinansowanie. A czy to ma możliwość gazyfikacji?
Ja nie jestem zakładem nadzorniczym. Próbujemy robić takie spotkania, bo kolejne się o to się domagają. Zrobili, że zaczęły są pilne wnioski. Ale proszę Państwa, jedna zasada, jeżeli chcecie Państwo zabrać głos, to proszę, żeby to zgłaszać, bo prowadzący to sesję jestem ja. Ale to jest bardzo ważny temat i myślę, że trzeba szczegółowo powiedzieć, jeśli są sołtysi, to niech wiedzą o tym, bo... Właśnie, dziękujemy Panie. Bo trzeba, żeby to przekazać te. Także ten temat będziemy się starali, myślę, że też w gazetce tutaj jakieś odpowiednią informację jeszcze w tym roku. Bo jeśli też jest ciekawy temat z tym związany, to było fotowoltaice. Na naszej gminie około 60 osób już założyło te klasy fotowoltaiczne. Od tego roku jest bardzo fajna możliwość odliczenia od dochodów, wydatków poniesionych na instalacje fotowoltaiczne i solarne. Czyli jak ktoś wyda 15% na instalację, 18% wydatków może odzyskać w przyszłym roku przybicie. Także to jest duży, duża pomoc. I na pewno jest zachęta do tego, aby to montować. Słowo raz i przepis przymusu łowieckiej. Ja rozumiem, że to chodzi o drogę powiatową. To tutaj jest Żarska, która zareagowała sobie ten temat. Czy to chodzi o te korytka, które Nie, tam jest korytko, co wpływa Rubiszowa po lewej stronie, na wysokości posesji numer 12. Nie. Tak. I tam się wpływa. Przestało się. Tak. Pani Starsza Mieszyńska też jedna interpelacja odnośnie Zbignika, który zrobiła, że była powiatowa, ale myślę, że Piasek to chyba jeszcze za wcześnie na przyjmowanie. Myślę, że pierwsze dwie sesje duże, żeby Piasek wypłuszczą. U nas na pewno nie będzie stać na to, aby po drogach później Piasek usuwać. Tam jest są takie rzeczywiście bezpieczne miejsca, to staramy się tutaj monitorować i pracowników tych albo tych gminnych, albo to jest... Mam nadzieję, że uda się interwencję do zorganizować w tym roku, chociaż dwie, trzy osoby, żeby takie prace na wiosnę zacząć. I nie zaraz zrozumiałem o kościach, co tym powinienem na myśli. Czy to są drogę powiatową, czy to drogę do wsi? No to, to co mówię w ramach pełnych wszystkich, to będzie na pewno naprawione. Pan radny Skutębowa odnosi tonażowych. Ja podejrzewam, że to chodzi o te znaki, które jakieś były, a ich po prostu nie ma. Bo już jak tylko była budowana ta pola nasza na Borek, to już wtedy znaki, bo zrobi się fajny studi, wtedy włożono chyba z tłuczek tam na budowę, gdzieś jest to podłuższy, raczej problemy. I ten najważniejszy, najbardziej ciekawy ten odcinek łącznika między Borkiem a Dolnym, bo tam jest starsza podbudowa i oczywiście spękał. W zeszłych latach tam były całe metry zrobione nowej na korki, bo nie dało się tego naprawić w taki sposób. No i ta droga oczywiście nam się mocno posypała przez te ciężkie pojazdy. Znaki spróbujemy odtworzyć, natomiast nikt ich niestety nie opinuje. To jest wiele miejsca, zwłaszcza na pograniczu gminy z lasem, państwa ulicy Rybuski Drewna. Tam niestety ci wywoźnicy, którzy to robią w lasach państwowych, no niestety celowo albo niszczą, albo usuwają, aby policji się narazić na mandaty. Ten temat już wielokrotnie poruszany na różne sesje, jak policjanci teraz znają, że tam, gdzie jest wywóz tymi dużymi samochodami po drogach gminnych, chociaż mają inne możliwości, aby się włączyć do dróg wyższej kategorii, gdzie najwyższe na to pozwalają, no i sobie po prostu najbliższym skutem. No i tego skutem niestety interwencji telefonicznej, jak policja będzie na miejscu, to się uda. Jak będzie w każdym skutnym czasie, to nie zdąży takiego. Albo zrobić zdjęcia i wtedy ma tego powrotu do policji byłby. Tylko, że to też dajmy sobie sprawę, że w większości są to nasi mieszkańcy, którzy pracują w lesie. Jeszcze jedno tutaj, Małgosia Zewnętrzna, odnośnie drogi w Bugaju. Ten temat oczywiście wiedziałem, że jest formalny problem z Nowego Leżaka, tylko myśmy sobie temat dużo mówili. A to okazało się, że był na leśniczy Dąbrowski, on już temat zna i być może, że zacznie od lasów państwowych, aby, bo jakby chciał to by trzeba zrobić, to bym kolejne kilka minut by zajęło. Radna Małgosia Zewnętrzna temat dokładnie i już zaczynamy sprawy. No formalne, bo to jednak
Ja myślę, że 2 lata to może być mało, żeby tą drogę doprowadzić do stanu, że to będzie nasza własność. W tej chwili ona jest oczywiście w obrębach leśnych i w ręce miasta. Czy komuś coś jeszcze nie powiedziałem, albo nie... To dziękujemy. Jeszcze pani wiceprzewodnicząca zgłosiła się. Pozwolę Państwu, że szybciutko uzupełnię i też udzielę Państwu informacji. Informacja o drodze Morczków. Dzisiaj właśnie ukazała się pierwsza lista w końcu, to, że pan premier podpisał i w końcu może będziemy mogli ogłosić przetarg i realizować drogę w Morczkowie. Jak Państwo pamiętają, wniosek był złożony we wrześniu zeszłego roku. Dopiero teraz czekaliśmy cały czas przed zatwierdzenie dofinansowania, wysokości dofinansowania do drogi. Przed chwilą dostałam informację SMS-em, że dzisiaj się ukazało, także mam nadzieję, że ruszymy z pracami, bo bardzo się martwiłam, że przeciągali się, proszę Państwa, to kończy się tym, że kończymy te inwestycje w zimie. Jest problem z rozliczeniem, szybkie działanie i wiedzą Państwa, jak wychodzi inwestycja podczas zimy. To proszę dalszy szybciutko. Informacja o godzinie 12 nie powiem szczerze, czy tego wiem, że dostałam już informację z Urzędu Wojewódzkiego, że lista jest, że możemy ruszać. To jest pierwsza sprawa. Na temat środków dla seniorów, to jeszcze, że powiem, proszę Państwa, LGD myślę, w tym roku będzie ogłaszało dość dużo wniosków i tam również będzie tak zwany projekt międzypokoleniowy. Będzie to zadania seniorów z młodzieżą, z dziećmi na różne działania. Zapraszam chętnie, można pozyskać do 30 tysięcy, tylko proszę Państwa, trzeba się zainteresować formą pisania wniosku. No niestety, tego nic za Państwa nie zrobi, za żadne stowarzyszenie, za nikogo, trzeba po prostu ten wniosek napisać, ale myślę, że 30 tysięcy jest taka zachęcająca, która tak w 100% finansowana, bo to bardzo długo walczyliśmy, żeby stowarzyszenia musiały zapewniać wkład własnego. Następnie pani Duola mówiła o transporcie publicznym, o zmianie ustawy transportu publicznego. Owszem, te zapowiedzi poszły, ale żadne wytyczne nie przyszły jeszcze do Wydziału Komunikacji i ta ustawa jeszcze nie została zmieniona. Także czy kiedy ruszy, jeśli to będzie dofinansowane z zewnątrz, że ten transport publiczny będzie mógł na te obszary wiejskie iść, naprawdę będzie to rozwiązanie. Gorzej, gdy spadnie to na samorządy i wtedy będzie problem, ale mam nadzieję, że będzie to dofinansowanie. Ja muszę wspomnieć na temat koni płaczków z świętami. Bo pan przewodniczący nie wspomniał, byliśmy kilka razy w sprawie tego chodnika. Ja jeszcze zauważyłam wczoraj tam przyszłam, że bardzo ten chodnik, który już istnieje od strony lewej, czyli wewnętrznej, od terenu, krawężnik się po prostu zawala, jak trzeba też będzie zgłosić to bardzo szybko. Byliśmy w generalnej dyrekcji, byliśmy u pana dyrektora. Tam cały problem powstał, że okazało się, że, bo jak Państwo widzieli, tam zaczęliśmy karczować, tam zaczęła ta generalna karczować to, ten teren. Ale okazało się, że idzie jakaś linia, która jest niezinwentaryzowana. Prawdopodobnie jest to linia wojskowa. Trwają poszukiwania po prostu, kto i jak, w jaki sposób po prostu to zinwentaryzować, na jakiej głębokości, ponieważ wykonawca wycofał się, bał się wejść na ten teren. Inaczej myślę, że już byśmy dalej z tymi pracami poszli. Ulica Staszica, tutaj pan Krzysztof Jurek, jak pan zgłosił w 2017 roku, generalna dyrekcja była tutaj, tylko proszę Państwa, bo przebudowa skrzyżowania należy do kategorii dróg wyższego rangu, czyli do generalnej dyrekcji. 5 metrów w dół powiatowej drogi robi to generalna dyrekcja dróg krajowych autostrad, mimo że to jest droga powiatowa. Skrzyżowanie zawsze wyższa kategoria. Ale oni byli i to, co rozmawiałam też z panem Krzysztofem. Proszę Państwa, jeśli obniżymy to przejście dla pieszych, to w tym momencie trzeba zabezpieczyć barierami, ponieważ mieszkańcy idą na skróty i nie będą po pasach przechodzić. Proszę pamiętać, że tam jest ten pomnik, pod którym są uroczystościami. Zagrodzenie bariery. Z jednej strony bariery, to jest tak na przejście. No właśnie, ja już mówię o tym, tutaj powiedziałem, to załatwiło sprawę. Wiem, że wtedy generalna dyrekcja nie wyraziła zgody na obniżenie tego przejścia na pieszych niżej. Udrożnienia ruchu, to ja wszystko przekażę, jeśli Państwo pozwolą, do zarządu dróg i sprzątanie ulic. Przetarg na sprzątanie wszelkich ulic powiatowych
dopiero się odbył. Muszę Państwu powiedzieć, że wszystkie przetargi remontowe, sprzątania, wszystko idzie 30-50% drożej. Środki na pewno Państwa jako radni też się z tym będą borykać, że te pieniądze, które zostaną zabezpieczone, jak przyjdą przetargi na remonty cząstkowe, na sprzątanie, będą to o wiele większe środki niż w poprzednich latach. Do tego brak firm, brak ludzi do pracy. Będziemy się ratować się, bo Pan, byliśmy w Urzędzie Pracy, ja rozmawiałam z Panem Dyrektorem, również Pan Dyrektor Zarządu Dróg rozmawiał z Panem Dyrektorem. Będziemy się wspomagać tymi robotami, tak zwanymi publicznymi, może też się do sprzątania. Ale przetarg odbył się dopiero w tym tygodniu, sprzątania ulic. Myślę, że jeszcze musimy trochę poczekać, bo jak spadnie się my posprzątamy, znowu zostanie posypane, to to troszeczkę jest systemowa praca, ale wiem, że tego piachu jest naprawdę bardzo dużo. I może powiem użytkowanie wieczyste, bo to nie dotyczy też gminy, bo dużo mieszkańców z naszej gminy ma też użytkowanie wieczyste na terenach Skarbu Państwa, którym zajmie się ten powiat skarżycki. Proszę Państwa, ustawowo to wynika w ten sposób. Kwotę, którą płaciliśmy do tej pory, mnożymy 20 razy, czyli 20 lat i z tego obliczamy 60%. To jest ta najniższa bonifikata, ona może być najwyższa, którą możemy uzyskać. Czyli jeśli ktoś na przykład płacił 10 zł, no to jest 200 zł i z 200 zł 60%. To jest ta kwota, jeśli ktoś się zdecyduje jednorazowo zapłacić. Złożył u nas już wnioski, są, jeśli ktoś jest zainteresowany, o wyliczenie jednorazowej opłaty. Dotyczy to tylko mieszkaniówek. Ja wiem, że bardzo są przedsiębiorcy zainteresowani, ale ustawa na razie dopuszcza tylko pod terenami mieszkalnymi. Po prostu ta ustawa. To tyle może na tym, jeśli ktoś to później dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Ale proszę krótko. Chodzi o chodnik przedmiotowy. Chciałbym informację dostać. Panie radny, dobrze pan wie, sam pan dzisiaj powiedział, że idzie gazownictwo. Tam myśleliśmy, rozmawialiśmy, to co powiedział na poprzedniej sesji. Nawet mamy pomysł, żeby tego wieloletniego programu, który powstał od dróg, złożyć. Ale jest znowu, okazał się my, że trzeba w tym roku zrobić pierwszą płatność. Kto tego nie zrobi, nie będzie mógł pozyskiwać w następnych latach środków finansowych. Zrobimy w tym momencie chodnika, jedynie przystąpimy do projektu. Jeśli nam się udało pierwszą płatność dokonać za projekt w tym roku, jest to realne, żebyśmy w następnych latach wystąpili o środki na budowę drogi, przebudowę drogi wraz z budową chodnika w miejscowości Sobi. Bo jeśli w tym roku byśmy chcieli chodnik zdejmować go pod budowę gazu, bo akurat będzie się w pasie drogowym, to jest bez sensu robota. Dlatego tutaj jest zebranie wiejskie, myślę, że pana wójta, myślę, że zarząd dróg powiatowych trzeba szybko skoordynować, ustalić po prostu przebieg gazociągu, jak planuje gazownictwo i skoordynować te wszystkie prace. Proszę. Ja nie mam tutaj pytania żadnego do pani wicestarosty. Chciałam tylko powiedzieć, ponieważ została wczoraj zebranie upoważnione przez panią Renatę Ciesielską, która prowadziła zebranie odnośnie programu Czyste Powietrze, aby przekazać do gminy, do niej dwa numery telefonu, również maila. Powiedziała, że służy pomoc. Trzeba się tylko uzbroić w cierpliwość, ponieważ jest bardzo dużo osób, które próbują się dzwonić. Ale taka informacja będzie zamieszczona na urzędzie gminy na tablicy ogłoszeń. Także będziecie mogli Państwo zadzwonić, tak, i na stronie internetowej zadzwonić, dowiedzieć się. Pani naprawdę jest bardzo osobą kompetentną i na pewno pomoże. Dziękuję bardzo. Ja też szybciutko jeszcze odpowiem. Pan Wiesław Trajl, tak zagubiony jest drzewo w zimie, że nie robi się wosów, ale przyjedziemy na dniach do zarząd dróg i zmieni te deski panu. Zagubiony. Dziękuję bardzo. Proszę pan. Dobrze, proszę Państwa, jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do następnego punktu posiedzenia. Proszę pana komendanta Piotra Piotrowskiego o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa przestępczości w porządku publicznego na terenie gminy za 2018 rok. Proszę Państwa, nie chciałbym zabierać Państwa czasu, także postaram się w bardzo telegraficznym skrócie przedstawić Państwu stan bezpieczeństwa na terenie powiatu skarżyckiego i gminy bliżej. Słychać mnie na końcu?
Widać to. Słychać i widać to przez zarówno. Już tylko kolega nie znajdzie. Ale nie będzie słychać relacji o tym. No niestety w tym układzie jestem skazany na drogę. Dla naszych tutaj potrzeb.
Interwencje, spadek. Z każdego roku coraz mniej mamy interwencji zarówno na terenie całego powiatu, jak i delikatny spadek interwencji na terenie gminy bliżej. Gdzie w zeszłym roku mieliśmy ich niecałe 7. Ale ujawnionych wykroczeń mamy trochę więcej, czyli przekłada się też troszeczkę na tą naszą pracę, chyba bardziej efektywną, że więcej ujawniamy tych wykroczeń. I tak jak Państwo widzą, jest wzrost na terenie powiatu, jak również na terenie waszym. Przestępstwa. Najczęstszymi przestępstwami na terenie tutaj gminy jest to kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości. I pozostałe to jest takie, te najbardziej uciążliwe, tak zwana przez nas zbrodnica, kradzieże, włamania, czy też uszkodzenie mienia. Ale to są te przestępstwa, które są objęte naszym zainteresowaniem, objęte priorytetami komendanta głównego, gdzie mamy te 7 podstawowych kategorii przestępstw, tych najbardziej takich uciążliwych, z którymi mieszkańcy borykają się na co dzień. Bo to nie jakieś wielkie przekręty VAT-owskie będą was dotykać, ale zwykła kradzież, włamanie czy też uszkodzenie waszego mienia. Wypadki. Też jeden z priorytetów komendanta głównego. Odnotowujemy spadek na terenie naszego tutaj powiatu. No, zeszły rok był dobry, chociaż i tak było 42 wypadki, to jest proszę Państwa bardzo dużo, gdzie w tych wypadkach zginęły 3 osoby. Niepokojące jest to, że w tym roku już na naszych drogach powiatu skarżyskiego zginęły 2 osoby. Z tego jedna, gdzie kierujący nie dość, że bez uprawnień, to jeszcze pod wpływem alkoholu wypadł z drogi pasażerski. Ktoś pozwolił wsiąść mi do samochodu, ktoś dał mu kluczyki i ktoś nie zareagował, tak? I efekt jest taki, że mamy połowę marca i już 2 osoby zginęły na naszych drogach skarżyskich. Profilaktyka, czyli nasze wyjście do społeczeństwa, nasza współpraca ze społeczeństwem. Jest cała szereg różnych kampanii profilaktycznych. Jedną z nich jest właśnie Bezpieczni, bo widoczni. Czyli odblaski, które tutaj z panem wójtem zakupywane są i rozdawane dzieciakom, które rozpoczynają swoją drogę w szkołę, które uczęszczają do tych szkół. Jesteście tutaj gminą, do której te dzieci w jakiś sposób muszą się dostać. Tak? Drogi mamy, jakie mamy. Widoczność na tych drogach też jest czasami ograniczona, ale jak ten pierwszy będzie miał ten odblask, to na pewno szczęśliwie pojedzie do domu i z niego wróci. Jeżeli oczywiście zmienimy jeszcze tych, którzy już są pijane z naszych. Tak jak już wspomniałem, tutaj pan wójt zakupuje to blaski i rozdajemy dzieciom. Jest to zawsze na początku roku szkolnego prowadzona ta kampania po szkołach, przedszkolach, uświadamiająca te maluchy, że trzeba być widocznym na drodze, jak się zachowywać na tej drodze. Ale mamy też kampanię skierowaną do osób starszych, gdzie jest wiele tych oszustw na wnuczka i trzeba cały czas uświadamiać te osoby starsze, żeby nie dały się nabrać, nie dały się poszukać i nie straciły dorobku swojego życia. A jeszcze zdarzają się takie przypadki. Trochę się pochwalę, no, mamy piękny budynek, no, dzięki między innymi Państwu, tak? Bo nie tylko starostwo, ale wszystkie gminy przyczyniły się do tego, że mamy piękny budynek, komfort pracy mamy rewelacyjny. Jak ja przyszedłem tutaj do pracy, to byłem w wielkim szoku, że takie warunki pracy w mojej firmie mogą być, bo to jest chyba jeden z najnowocześniejszych budynków w kraju,
nie mówiąc już o województwie. Bo nawet odrestaurowana, odbudowana komenda miejska nie ma czegoś takiego, co mamy w Skarżysku. Teraz wycieczki powinny być w Polsce. Zapraszamy szkoły do współpracy. Proszę przyprowadzać dzieciaki, z przyjemnością pokażemy im nasz budynek, pokażemy, jak wygląda praca policjanta. Jesteśmy chętni naprawdę na współpracę, także jak tutaj są Państwo dyrektorowie z szkół, jest kontakt, nie ma żadnego problemu. Wycieczki mogą się odbywać w naszym budynku. Seniorów też zaprosimy. No co do gospodarki transportowej. Tak, proszę Państwa, w zeszłym roku otrzymaliśmy również BMW nieoznakowany z wideorejestratorem. Widzą Państwo chwilę i to dobrze. Chciałbym tylko zaznaczyć jedną rzecz. Otrzymaliśmy w zeszłym roku 3 samochody. 3 z budżetu państwa, a 3 współfinansowane przez gminy. Zeszły rok było to miasto Skarżysko, które współfinansowało zakup 3 samochodów. Wiem, że gmina Bliżyn również współfinansowała w latach wcześniejszych zakup pojazdów, za co bardzo serdecznie dziękuję i proszę o jeszcze. Proszę Państwa, ten tabor, który mamy, on jest eksploatowany. To jest bardzo mocno eksploatowany. Dlatego ta wymiana, która następuje, no zeszły rok naprawdę mieliśmy bardzo dobre. 6 pojazdów na powiat. Jesteśmy jednym z lepiej doposażonych w zeszłym roku. Ale to na pewno też się przyczyniło to, że mieliśmy współfinansowanie przez gminę, przez powiat, przez miasto. Bo przełożeni zauważyli, że jest tutaj właściwy kierunek, że współpraca odbywa się bardzo dobrze. Dlatego dostaliśmy akurat 6 pojazdów. Bardzo fajny. Co niektórzy pojazdy już może poznali i poznają. Mało wyjazdów. Właśnie bardzo dobrze, że jest na Tablicach Skarżyskich, bo nie da jak miejscowo. I za co również serdecznie Państwu dziękuję, jak i Panu Wójtowi. Otrzymaliśmy w zeszłym roku, jak już również i w tym roku, są pieniądze przeznaczone na służby ponadnormatywne. Są to służby też nie ujęte w tamtych statystykach. To są służby dodatkowe, które pojawiają się na terenie danej gminy, danego miasta, czy też całego powiatu. Dziękuję za te pieniądze. Zachęcam do dalszych wspierania naszej działalności, bo proszę Państwa, wszyscy działamy na rzecz bezpieczeństwa w naszym powiecie, w naszej gminie, w naszej wsi, czy w naszym stołectwie. No. Bo my sami jako policja nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać tej przestępczości. Nie możemy być wszędzie. Dlatego też i liczymy na współpracę z Państwem. Mam nadzieję, że nie zabrałem Państwu za dużo czasu. Starałem się jak najkrócej przedstawić Państwu te dane. Trochę ich było, pewnie wiele uciekło. Ale czy jakieś pytania? Panie komendancie, wśród tych materiałów, które otrzymaliśmy na sesję, mamy taki wykres średni czas reakcji na zdarzenie. Tu jest podany 11,5 minuty. Rozumiem, że jest to czas od chwili zgłoszenia otrzymanego przez dyżurnego do chwili wysłania patrolu na miejsce. Do realizacji tego zgłoszenia. Do końca realizacji. Wszystko się zgadza, nie tylko sam dojazd. Tylko to jest średni czas, ja to rozumiem. Natomiast chodzi mi o to, że
dotarcie patrolu na kresy naszej gminy, to będzie to około, myślę, 40 minut. W związku z tym pytanie moje jest takie. Czy kierownictwo policji w Skarżysku, bądź też kierownictwo Komendy Wojewódzkiej planują reaktywację posterunku w Bliżynie? Na temat posterunku tutaj w Bliżynie to już były prowadzone rozmowy i możemy zawsze wracać do tego tematu, ale sprawdzaliśmy ilość służb, która miała miejsce, jak był posterunek tutaj w Bliżynie, a po likwidacji. Służb na terenie gminy Bliżyn jest więcej teraz niż było wtedy. Proszę Państwa, odnowa posterunku. My jesteśmy otwarci na rozmowę, no ale to też musicie wiedzieć, że to nie jest takie strzelenie z palcy hop i już mamy posterunek. To wymaga wielu nakładów, wielu inwestycji, wielu rozmów do tego, żebyśmy mogli otworzyć tutaj posterunek. Tak, oczywiście, to wszystko rozumiem, tylko jest taka tendencja, która idzie do reaktywacji tych zamkniętych posterunków komisariatu policji. I w związku z tym pytanie moje jest tylko w tym zakresie, czy planowane jest w najbliższym czasie odbudowa tego posterunku, czy kierownictwo Komendy Wojewódzkiej planuje to w najbliższym czasie dosyć szczerze? Nic mi nie wiadomo było, żebyśmy reaktywowali teraz posterunek. Wiem, że rozmowy jakieś są prowadzone, było spotkanie organizowane w tym zakresie. A tutaj z tymi 40 minutami to wydaje mi się troszeczkę na wyrost powiedziane, żeby dojeżdżał radiowóz na obrzeża tutaj naszego powiatu, bo no nie ma takich sytuacji. Mamy tak jak Pan pewnie zauważył, więcej służb tych zewnętrznych, tych już w mundurach, tak? Nie liczymy też w tych służbach zewnętrznych, to nie są też ujęci policjanci ruchu drogowego, którzy pełnią służbę na terenie całego powiatu. I oni pełnią zarówno na K42, jak i na S7. I są zadania takie stałe, gdzie oni muszą być zarówno i na jednej drodze, jak i na drugiej. A wzrost ponadto jest wzrost tych służb zewnętrznych tutaj na terenie całego powiatu, jak i gminy. Ja miałbym takie pytanie, czy w ramach profilaktyki, którą Państwo prowadzicie w szkołach, czy jest taka możliwość, ja to w poprzedniej kadencji już zgłaszałem, nie spotkało się z dobrą opinią radnych, ale ja zapytam Pana, czy jest w planach, a ewentualnie czy można coś takiego zrobić, przywieźć psa tropiącego, żeby przeszedł po szkole, ale zrobić to w ramach pokazowych jakichś, żeby sprawdzić, czy nie było jakieś ewentualne niedopalacze. Dopalacze, narkotyki i tak dalej. Czy jest to nie jest, proszę Pana, to nie jest profilaktyka. Za chwilę zacznie się atak na policję, na Was, że nie wiem, że ograniczamy swobody obywatelskie. Nie, do profilaktyki by się zaliczył sam fakt, że taki pies może przyjechać. Ale to już będzie to nie tędy droga jest do profilaktyki. Jak najbardziej możemy zorganizować spotkanie, tak? Jakąś pogadankę na temat zagrożeń związanych z narkotykami. Ale nie możemy do takiej pogadanki przeszukiwać dzieciątorek. Ja nie mówię o przeszukiwaniu. Ja może wejdę słowo, nie chcę komentatorów wyleczać, ale są ustalone znamiona, które policja musi spełniać. Proszę Państwa, pieska możemy przewozić, bo piesek jest przeważony na różne pokazy i tak dalej. Ale przy wejściu do sal, czy do wejściu do szatni, czy gdzieś, gdzie był użyty, jest to nic innego, jak proszę Państwa, przeszukanie. No nie oszukujmy się. I nikt nie podejmie takiej decyzji, żeby takiego pieska wprowadzić. To jest czynność procesowa, którą właśnie trzeba mieć, proszę Państwa, na takie rzeczy pozwolenia. I to nie jest, żeby ktoś pozwolił. Tak, no to zrobić na boisku, prawda? Nie musi być tak. Nie na siłę. Dobrze. Ale nie jest to jedyne słowo, ale u nas nie. Bo rozmawiać o tyle, ale
slajdu, podobno zaraz było jedno 16 ponad koronatalnie tutaj. Także to mi wydaje się, że był aż taki duży problem, bo jest na pewno nagłośniony społecznie w mediach, tak, że to zagrożenie jest, bo co chwilę gdzieś na terenie kraju jakieś dziecko ląduje w szpitalu po zażyciu dopalacza. Jest to problem taki bardziej może ogólnokrajowy niż nas tutaj taki lokalny, dlatego że w całym zeszłym roku nie przypominam sobie przypadku, żeby któreś dziecko po dopalaczach wylądowało w szpitalu. Chyba jeden taki przypadek był. Chyba, na cały zeszły rok. Owszem, jest to problem, tak? Bo narkotyki są bardzo dużym problemem. Bardzo dużym zagrożeniem dla tej młodzieży. Bo jest to używka, która ich w jakiś sposób kręci, ekscytuje. Zachęca do spróbowania, ale możemy to realizować w ramach pogadanych rozmów, jak najbardziej. Jeżeli któraś ze szkół chciałaby zorganizować tego typu spotkanie, jesteśmy otwarci. Czy jeszcze? A jeszcze. Drodzy Państwo, 6 marca gościliśmy tutaj uczniów z klas 7 zespołu szkół w Giżynie, tak, i wtedy umówiliśmy się na taką pogadankę odnośnie zażywania dopalaczy, czy nie daj Bogu narkotyków, tak, i przeprowadzimy wtedy tego pieska, ale no nie w takiej formie, jak tutaj pan radny mówił, no. Jako bardziej spotkanie, zaprezentowanie się i tak dalej. Jesteśmy tutaj umówieni. Tak. Ja jeszcze bym panu tutaj, radnemu Krzysiowi, naszemu Roczkowi, inny jest czas dojazdu do miejscowości, powiedzmy, Bugaj, Brzeście, inny jest czas dojazdu do miejscowości Rędosi, Kucenów-Borek, Czarocinek czy Kopie. Jest to średni czas reakcji. Średni czas reakcji. Tak. Jeżeli powiedzmy w ciągu 5 minut, załóżmy, dojeżdżamy do miejscowości Bugaj, a tam do 15, to bierzemy średni czas reakcji. To czy się nie wie? Wie. No to dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Proszę, żeby pana wydał zabrać głosu. Na koniec zapisie się odniosę do tych kilku słów, tych statystyk, bo co roku nie mamy i są nam znane. Rzeczywiście cyfry wskazują na to, że w gminie jest bezpieczniej. I tak naprawdę najważniejszym krajem z tych sprawozdania to być to, czy jest to poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców, a ja mogę z pewnością powiedzieć, że jest rozmawiany z sołtysami, z mieszkańcami. I naprawdę czujemy się bezpiecznie w naszej gminie. Takie złe rzeczy myślę, że państwa też. Dwóch dzielnicowych jest tutaj rzeczywiście w terenie już dosyć długo. Są skazy, zają teren, zają mieszkańców. Są pomocni ludzie, im ufają i to na pewno pomaga w pracy operacyjnej. Jeśli chodzi o posterunek, to jak znacie dzieje tego posterunku, to kilka lat temu była decyzja na szczeblu Komendy Głównej, że ekspedycja te posterunki. Nawet wtedy byłem ówczesnym starostą, a przyszłym sekretarzem uprawnienia wojewódzkiego, dzisiaj jest komendantem głównym, gdzie udowodniono nam, no, mieliśmy sobie próbowali to robić. Taka jest prawda, że próbowaliśmy ochronić ten posterunek, bo wszyscy próbowali zatrzymać. Wykazało nam w sensie później statystycznym przez następne 2 lata i rzeczywiście tych służb było bardzo dużo po likwidacji posterunku i wtedy wręcz ludzie się nawet dziwowali, bo zobaczyć policjanta patrzącego pieszo, wieś nawet wyszło czy jeszcze ktoś, to mieliśmy takie sygnały, no to się nie przypomniało czasy przedwojenne. Także na pewno rowery też są, one są wykorzystane w tym głównie czy galerie. Ten temat na pewno też myślę, żeby byli w policjanci chętni, żeby takie patrole robić, bo i to przyjemna praca i służba na rowerze w ciepłym dniu na wodę. Rok temu, półtora, pojawił się ten temat i było miałem z komendantem powiatowym
policji odnośnie aktywacji posterunków były do wszystkich gmin skierowane takie zapytania. Pierwszy warunek to to, aby gmina miała lokal. Ten lokal, nazwijmy to, który był z posterunkiem, on nie spełnia żadnych norm, jeśli chodzi o wówczas dzisiejsze wymagania policji. I nawet jakbyśmy go, nie wiem, po raz kolejny oddali użytkowanie, to policja by go nie była w stanie zagospodarować, w sensie normy, jakie są wymagane tego typu obiektów. Mamy jeszcze taką furtkę, ale to jest bardzo odległa, może chyba i raczej nierealna w tym momencie do realizacji. Jak większość radnych wie, mamy projekt rozbudowy urzędu. Teraz po tej demokracji na pewno poczeka następnych wiele lat, bo potrzeby by były, no ale finanse są potrzebne na inne cele. On był konsultowany z, jeszcze pamiętam, z Renatem Wutkowskim, który był chyba w tym czasie jedyny posterunek w województwie, gdzie był jakikolwiek projekt. Nad tym projektem, bo tak się radował i co roku, jak tylko mnie spotkał, czy gdzieś pod nawozem, kiedy mówiłem posterunek. Także tam były zaplanowane chyba parę 200 metrów powierzchni z socjalną częścią. Pewnie na warunki XXI wieku, natomiast na dzień dzisiejszy myślę, że jest to niemożliwe w realizacji. Po tych wszystkich sprawdzeniach stanu technicznego obiektu i innych uwarunkowaniach na dzień dzisiejszy komenda ten temat nie to, że zaniechała, ale jest jednak taka, że w tym momencie na terenie gminy przywrócenie postępu raczej jest niemożliwe ze względów technicznych. Ja powiem szczerze, że tak naprawdę ten budynek to się w tej chwili nadaje do zbiórki. Chyba na ten, w tym temacie też musimy porozmawiać, żeby to zrobić jak najszybciej, mi się wydaje, bo utrzymanie go, demontowanie w tej chwili to niekoniecznie ma, jest sensowne. Co roku dajemy na wspólniku na matywne i to będzie utrzymane. Część środków będzie właśnie na te reflektyki na blaski. W poprzednich latach chyba byliśmy jedyną gminą w mieście, która tak często wspomagała zakupy pojazdów. Ostatni próg bodajże skrótał, to ten duży laboratorium policyjne, tak zwane na kołach, ten do ruchu drogowego, on naprawdę jest poważnym zakupem wtedy. Pomyślmy jeszcze, żebyście Państwo wiedzieli, może wszyscy wiedzą, posterunek policji w momencie, gdy został zlikwidowany, było zagrożenie, że trafi do Agencji Mienia Wojskowego i będzie wystawiony sprzedaż, na przetarg. I to może nie był szantaż, no ale nie mieliśmy wyjścia. Uzgodniliśmy z komendantem głównym powiatowym, płaciliśmy po 4 latach po 20, bodajże 2,5 tysiąca rocznie w formie tych porozumień z policją. Część to były zakupy pojazdów, część to były służby i inne tego typu wydatki. I myśmy de facto wykupili ten obiekt, który był nasz. W latach 80. naczelnik został wezwany do biura politycznego, podpisał akt przekazania i a to był obiekt kiedyś pisarza gminnego, sekretarza gminnego przed wojną i jeszcze po wojnie go służył na tej milicji, później policji. W tej chwili jest nasz, nie ma zagrożenia, bo byśmy się najbardziej bali tego, że tutaj się ktoś kupili, nie wiem, tworzy sklep, czy w takim miejscu niezbyt to było pożądane przez nas. No i ten obiekt wrócił jako nasza własność, no i w tej chwili się wydaje, że trzeba postanowić sprawę z obiektem. Także dziękuję za współpracę policjantom dzielnicowym, bo są bardzo aktywni. Na wszystkich próbach seniora są, co zawsze jest dobra praktyka ostrzeżenia przed różnymi możliwościami, jakie mogą spotkać starsze osoby. Jeśli chodzi o współpracę szkoły, to tak proszę, też mi potwierdzą, że jest bardzo dobra. Są spotkania przez te, nie tylko takie powiadanki, ale i zwykłe rozmowy z dzieciakami, bo takie potrzeby czasami są, żeby mundur nie ma trochę dzieci u dziecka, to jest naprawdę bardzo potrzebne. Także dziękuję. Proszę przekazać komendantowi, bo ja to mimo podziękowanie. Dziękuję bardzo. Proszę Panią Radną. Proszę Panią Radną Dorotę Cukrowską, Przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury Spraw Społecznych i Socjalnych o przedstawienie stanowiska komisji. Oczywiście przyłączę się do komentarza Pana Wójta. Policja to nasze bezpieczeństwo. Policja uczestnicza, angażuje się w wiele zadań na terenie gminy i powiatu. Komisja, analizując przedłożoną informację w zakresie bezpieczeństwa przestępczości władzy porządku publicznego na terenie gminy za 2018 rok, stwierdza, to jest takie jedno niepokojące stwierdzenie, że w roku
2017 nastąpił wzrost liczby przestępstw, to znaczy w porównaniu, nastąpił w roku 2018 nastąpił wzrost liczby przestępstw i spadek ich wolności z 72,4 na 54,5%. Ale na uwagę zasługują przeprowadzane działania profilaktyczne w placówkach oświatowych. Ja osobiście z klasami siódmymi byłam właśnie w komendzie. Spotkanie bardzo owocne, bardzo nam się podobało. Również przeprowadzane są w parafiach wśród seniorów, a także współpraca z innymi instytucjami na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Świadczą o tym cykliczne akcje w szkołach, właśnie pod hasłem bezpieczni do widoczni, na których są te przekazywane elementy odblaskowe. I komisja przyjmuje informację o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu, porządku publicznego na terenie gminy za 2018 rok. Czterema głosami za. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem informacji o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie gminy za 2018 rok? Proszę o głosowanie w imieniu, ponieważ będzie tylko w kolejności alfabetycznej. Pan Buka, Rosław. Pani Pstrowska-Lota. Dąbrowski Józef. Grakiel Wiesław. Ruszczyńska Majka. Jurek Krzysztof. Szybkowski Jacek za. Masnarz Szymon. Młodacki Sławomir. Orczyk Krzysztof. Smoczyńska Aneta. Super Rachina Jowa. Świecza Mieszka. Wróba Grzegorz. Zedna Bożena. 15 głosów za. Informacja o stanie bezpieczeństwa przestępczości od porządku publicznego na terenie za 2018 została przyjęta. Przechodzimy do następnego punktu. Proszę pana dyrektora, proszę pana Romana Białka, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Skarżysku Krakowie o przedstawienie informacji o stanie bezrobocia na terenie gminy Wierzyń za 2018 rok. Dzień dobry Państwu, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Ja postaram się w krótkich słowach opowiedzieć Państwu, jak w tej chwili wygląda sytuacja w zakresie bezrobocia rejestrowanego, co dużo na dzień dzisiejszy można. Jeżeli będą pytania, to do wystąpienia zachęcam do zadawania. Na koniec ubiegłego roku mieliśmy zarejestrowanych około 4 tysiące. Niewiele to na 600 osób są mieszkańcy Państwa gminy. Można powiedzieć, że statystyczny mieszkaniec gminy to jest osoba, która jest w wieku między 25 a 34 lat, to jest wykształcenie zasadnicze. Udział mieszkańców w wykształceniu gimnazjalnym i podstawowym gimnazjalnym troszkę na spadł. Na dzień dzisiejszy to będą osoby zawodne w tej kategorii. No tak jak to statystyka pozostała, że to pracy się układa. Osoby, które są utrwale bezrobotne, to są drugi mieszkaniec. Co trzeci mieszkaniec jest osobą w wieku powyżej 50 lat. No i mieszkańców w wieku młodym do 25 lat to jest około 10%. Tak, szybko ze statystyki mogę powiedzieć, że w Urzędzie Pracy, jeśli chodzi o aktywizację osób bezrobotnych na formy subsydiowane, 6 osób na roboty publiczne, 21 na pracy interwencyjne, prawie 90 na staże, 15 rotacji, wody zasiedleniowe 22, trochę na tym wolujemy, ale to nie są wody wydane źle. W Urzędzie Pracy uważamy, że to jest inwestycja we własne kwalifikacje i kapitał. Musimy ludzie pojechać 80 km od Skarżyska z góry, są to duże ośrodki miejskie, gdzie nabywają doświadczenie i kompetencje, a niekiedy też kwalifikacje. Jeżeli chodzi o obsługę osób bezrobotnych, no to żadną tajemnicą nie jest. W ubiegłym roku przed rozmawialiśmy tu na tej sali. Punkt lokalny, który był zlokalizowany w gminie, został przeniesiony, ktoś powie zlikwidowany. No nic takiego nie stało. Asertywność mieszkańców jest dość duża, bo na tle drugiej reformy, którą Urząd Pracy w ubiegłym roku podjął, a jest to związane z wypłatą świadczeń należnych osobom bezrobotnym, to 99,9% osób bezrobotnych, którym przysługują jakieś świadczenia, stypendia, wskazało nam rachunki bankowe. Jedna osoba nie wskazała, to jest mieszkańca państwa, mieszkanka państwa gminy. Ze strony Urzędu Pracy na dzień dzisiejszy dysponujemy środkami, które wspierają jako priorytet aktywizacji osób młodych do 30 roku życia. To jest swego rodzaju paradoks, no bo
mamy środki, na które niekoniecznie mamy potencjalnych kandydatów, którzy spełniali by wymogi szeroko rozumianej Unii Europejskiej, a mianowicie są osobami, które nie pracują, nie uczą się, nie zdobyły doświadczenia zawodowego w ostatnich 4 miesiącach, bo to jeżeli działo o mieszkańców państwa gminy, to jest na palcach innej ręki poszczególne przypadki można policzyć. Tu mamy jeszcze sporo środków, także i na podejmowanie działalności gospodarczej, tylko nie ma zainteresowanych. Pozostałe osoby bezrobotne, jeżeli wykazują, że użycie środków Funduszu Pracy Europejskiego, Funduszu Społecznego, Programu Regionalnego, i już edukację tak zaczęliśmy szczęśliwie z końcem tego, no to wtedy, jak jest wykazane, jest udane o pracy przez rozumienie Unii Europejskiej co najmniej 3 miesiące dalej osoby otrzymają zatrudnienie, no to oczywiście zostały ustępne do realizacji, jesteśmy w trakcie zawierania umów z targetami. Ja tutaj zwrócę Państwu uwagę, że ten rezultat zatrudnieniowy to jest takie czasem zamieszanie na lokalnym rynku, bo ośrodki Funduszu Pracy, tutaj statystyka mówi o tym, że jak jest Fundusz Pracy, to rezultat jest wtedy, jak rozwoju ma co najmniej 1 miesiąc dalszego zatrudnienia. A Unia Europejska mówi o owych 3 miesiącach, ale jest trochę też wyłagodzenie tego wymogu, bo powiada wytyczne kwestie, że to jest na przykład na przyszłość. I stąd niekiedy jest duże niezrozumienie wśród osób bezrobotnych, przedsiębiorców, radnych, którzy zadają pytania, jak to urzędzie jest, że to jednym z takich, którzy z innych pieniążków są finansowani. Bo tak to jest, że w zależności do którego programu, do jakich działań do pracy bezrobotnego zaprosimy, taki musi wobec niego stosować kryteria roboty. Ja się chciałbym zaapelować do Państwa, że zwróćcie Państwo uwagę, że dużo odsetek jest osób z Państwa gminy 50+. No Urząd Pracy już chyba drugi miesiąc albo i trzeci prowadzi ludzi rekrutację osób bezrobotnych do projektu do firmy. W ramach tego projektu osoby bezrobotne powyżej 10 roku życia będą mogły uzyskać szeroko rozumianą wiedzę na temat funkcjonowania rynku pracy, usługi coachingowe wszelkiego typu, jeżeli będą potrzebne, także będą mogły uzyskać szkolenie zawodowe takie, jakie jest prowadzone przez pracodawców, po nich potrzeby, potem mogli staż, a potem jeszcze oczywiście w wyniku tego stażu odpowiednio do źródła finansowania, motywacja dalszego zatrudnienia. Natomiast nadrzędnym celem tego projektu jest to, abyśmy zachęcili tych nazwijmy to bezrobotnych nieco starszych do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Bardzo bym prosił o upowszechnianie tej informacji, że u nas w Kierzycu, w Centrum Obsługi Inwestora, czekają pomieszczenia dla osób, które podejmą działalność gospodarczą i zlokalizują i zarejestrują firmę i podejmą ją właśnie w tym centrum, to dalsze prowadzenie, bo zawsze można zmienić organizację działalności gospodarczej. Jeżeli tą działalność zarejestrowaną przeniosą do swojej, no to z tego co wiem, przez okres prezydencyjny roku nie ma żadnej należności. Jako inkubator przedsiębiorczości należy z panem dyrektorem Sławomirem w czasie się skontaktować, albo na spotkaniach sobie poczytać o co chodzi. Natomiast my to gwarantujemy uczestników naszego projektu, właśnie tej job firmy. Bo to ta job firma została wymyślona, żebyśmy przede wszystkim wspierali przedsiębiorców. A już tak zupełnie i na serio podstawowym celem funkcjonowania to są te usługi coachingowe, które tych bezrobotnych miały doprowadzić do takiego zatrudnienia jak najbardziej trwałego bez użycia środków publicznych. A jak Państwo słusznie moją wypowiedź, to ja zaczynam od środków publicznych, a to z tego powodu, że nie bez przyczyny drugi czy trzeci miesiąc prowadzimy rekrutację. No, motywacja po stronie osób zainteresowanych do podejmowania zatrudnienia, no, nazwijmy tak delikatnie, nie zawsze odpowiadają możliwości przygotowania urzędu. Po prostu chyba taką, jak to może wybrzmiało atrakcyjnie, to docenie tych osób, co pracy szukają, no to chyba to niekoniecznie jest atrakcja. No bo nie składają ankiet, nie dopytują. Także i mieszkańca, może i przede wszystkim Państwa gminy, bo zwróćmy uwagę, że jeżeli idzie o udział w strukturze całej osób bezrobotnych, to wyprzedziliście już Państwo średnio. Średnio nie istnieje osób w liczbach bezwzględnych, z miasta i gminy średnio. Istnieje osób zarejestrowanych w urzędzie i samej gminy też. Więc coś jest na rzeczy i myślę, że niezwykle trafną decyzję Urząd Pracy podjął przez ubiegłego roku, jeżeli zlikwidowaliśmy tutaj ten nasz punkt po to, żeby tych ludzi zaktywizować, żeby pokazać, że jestem aktywizacji na 1 maja, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze wierzy, że
aktywnie szukają pracy, tak nazwijmy to, w większości to tak nie jest. A ci, którzy znają bardzo z urzędu, no to tu statystykę powiedziałem, ci, którzy do nas przychodzą z wnioskami, z możliwością, tak jak tutaj Państwo czytałem w ubiegłym roku 15 osób po dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, to ich nie zostawiamy samych sobie. Drugie, żeby są takie możliwości, oczywiście środki zostają udzielone. Nie chciałbym przeciągać, no bo tak jeszcze na temat bezrobocia i recept co do Wurzela, to do wieczora mówiliśmy. Ja chciałem też jeszcze tak się odnieść do tego, co takim miłym akcentem na tej sesji było w imieniu swoim, moich współpracowników. Bardzo chciałem pogratulować prawnej decyzji pani sekretarz, którą podjęła. Też chciałem poświadczyć pani sekretarz, że ilekroć przybyłem do pana wójta, zawsze ta rozmowa z pani sekretarz była merytoryczna. Zawsze wspólnie szukaliśmy sposobu jak najlepszego rozwiązania na jakiegoś tam problemu, no jeżeli można mówić o problemach, bo organizacja spotkań z przedsiębiorcami, ustalanie form aktywizacji osób, no to przecież to nie jest problem dla urzędu, tylko dla nas jest wyzwanie, bo chcemy to robić tak sprawnie, na ile mamy talent i umiejętności. Pani sekretarz, dzisiaj szczególnie w tym dniu oleję tylko, że kwiatów nie wziąłem, ale zawsze sobie jakiegoś fachu mi się dać. Dziękuję. Państwo, czy są jakieś pytania? Nie widzę, to dziękuję. Proszę pana wójta o zabranie głosu. Potwierdzam to, co mi dyrektor, rzeczywiście myślę, że już słyszeliśmy z takiego momentu, że rzeczywiście ten, kto nie chce pracować, to rzeczywiście nie pracuje i nie zmusimy mnie z tego pracy. Ja pamiętam czasy jeszcze kilka, no, 12 lat temu, 10 lat temu. Do robót publicznych było wiosną około 100 pole, nawet ponad 100 i pielgrzymki osób chętnych o pracę. W tej chwili, w zeszłym roku ledwo na dwa podejścia udało się 5 osób złapać, że tak powiem, na to, żeby namówić, żeby te roboty publiczne w jakiś sposób przeprowadzić. Komentarz jest pewnie zbędny, dlaczego tak to się dzieje. Dużo ci też wyjechało za granicę, dużo się jest o tym też wyprowadziło, choć jest zamordowana. Programy socjalne, rządowe też pewnie powodują u niektórych osób to, że notoryczną niechęć do pracy i uważają, że to jest ten sposób na życie. Głos pewnie tutaj też ma swoje doświadczenie, jeśli chodzi o osoby. Ja już od dawna mówiłem, że pewne sposoby mogą też te zasiłki, które są z pomocy społecznej wypłacane, był w jakiś sposób może opracowane na to takie społecznie użyteczne, pewnie byłby te milowe efekty. Każdy inaczej szanował te pieniądze, a tak to niestety mamy tylko wyładanie do szczenia. Ja dziękuję za współpracę, bo wszystkie nasze prośby, jeśli chodzi o roboty publiczne, staże, czy roboty interwencyjne w gminie, czy w jednostkach naszych szkolnych, były spełniane. Wiem, że środki są coraz mniejsze, te deklaracje coraz dłuższe, także ten taki sposób utrudnienia na roboty interwencyjne czy publiczne jest teraz mniej atrakcyjny dla nas, no ale jeśli są takie potrzeby i konieczność, to na końcu do tego korzystać. Także dziękuję za współpracę. Dziękuję panu burmistrzowi. Proszę panią Dorotę Cukrowską, przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury Spraw Społecznych i Socjalnych, o przedstawienie stanowiska komisji. Komisja, analizując informację o stanie bezrobocia w terenie gminy Opiżec za 2018 rok, stwierdza, że w dalszym ciągu utrzymuje się wysoki stan bezrobocia 614 osób, co stanowi 15,74% w ogóle liczbie osób bezrobotnych w objęciu. Niepokojącym jest fakt, że stopa bezrobocia w powiecie skarżyckim wynosi 15,5 i jest najwyższa wśród powiatów województwa świętokrzyskiego. Dla porównania województwie świętokrzyskim wynosi 8,1, w kraju 5,7%. Największe bezrobocie widoczne jest w wieku produkcyjnym w przedziale 25-54 roku życia. Wśród osób z wykształceniem kończącym średnim zasadniczym zawodowym. Komisja upatruje rozwój gminy poprzez przyznawanie i uchwałę, co stworzyło te nowe miejsca pracy. Komisja przyjęła informację o stanie bezrobocia za 2018 rok 4 głosami za. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do
głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem informacji o stanie bezrobocia na terenie gminy Wyszyń za 2018 rok? Głosowanie nie jest. Proszę bardzo, pan kolega Wyszyń, pan Bóg Radosław. Suprosta Dorota. Za. Dąbrowski Józef. Jestem za. Grabie Wiesław. Gruszczyńska Monika. Jurek Krzysztof. Szepkowski Jacek za. Mostalesz Szymon. Młodarski Sławomir. Oczy Krzysztof. Smuczyńska Maneta. Jestem za. Super Dorota. Świeża Agnieszka. Wróbel Grzegorz. Zet Małgorzata. 15 radnych za. Informuję, że informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Wyszyń za 2018 rok została przyjęta. Szanowni Państwo, 5 minut przerwy.